Ten wykład oglądasz jedynie dzięki finansowemu wsparciu widzów. Secret Sunsilt przedstawia pastor Steven Bohr w wykładzie pod tytułem Stany Zjednoczone w proroctwie. W ciągu historii chrześcijaństwa, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilkuset lat. Niektóre jednostki zostały zaproponowane na antychrysta z Pisma Świętego. Zrobiłem listę niektórych z nich. Swego czasu wierzono, że cesarz Wilhelm II był antychrystem. Inni wierzyli, że mógł być nim Benito Mussolini. Inni sądzili, że to mógł być Adolf Hitler, albo Ayatollah Khomeini, albo Jasir Arafat, albo może Henry Kissinger. Albo Saddam Hussein. A najbardziej niedawnym kandydatem, wierzcie mi lub nie, ktoś zasugerował, że to mógłby być nasz prezydent Barack Obama. Oczywiście wszystkie te nazwiska to tylko zgadywanki. Nie ma żadnego sensownego powodu, aby proponować te nazwiska. Ale nie musimy zgadywać, ponieważ Biblia mówi nam bardzo wyraźnie, kiedy miał powstać system antychrysta, gdzie miał powstać system antychrysta i jaki miał być ten antychryst. Kiedy więc udamy się do Biblii, to będziemy w stanie odpowiedzieć na te pytania w pełni i kompletnie. W tej prezentacji będziemy studiować w sposób zdyscyplinowany, uważny i kontekstowy. Nie będzie żadnych zgadywanek. Będę używał tak zwanej metody biegu historii. Będziecie mogli określić, czym jest ta metoda w trakcie trwania tego studium. Generalnie jednak ta metoda, która jest zawarta w samej Biblii, polega na tym, że wielkie łańcuchy prorocze w Biblii mają punkt początkowy, który jest zdefiniowany w Biblii oraz punkt końcowy, który również jest zdefiniowany w Biblii. A Biblia opisuje wszystkie wydarzenia w międzyczasie, jedno po drugim, między punktem początkowym a końcowym. Jeśli zatem wiemy, kiedy rozpoczyna się sekwencja prorocza i wiemy, kiedy się kończy, i wiemy wszystko, co jest pomiędzy, to możemy podążać za biegiem biblijnego proroctwa poprzez historię i wiedzieć dokładnie, gdzie jesteśmy, w każdym dowolnym punkcie historii świata. Podejdziemy zatem w sposób zdyscyplinowany, uważny i kontekstowy do studium o Antychryście w Piśmie Świętym. Chcę, aby to było jasne: że będziemy mówili o ogólnoświatowym systemie, nie będziemy mówić o poszczególnych osobach w tym systemie. Jest wiele szczerych i miłujących dzieci Bożych w tym systemie. Nie znają oni nic lepszego. Nie mają informacji, które przekażę Wam podczas tej prezentacji. Nie Dlatego nikt nie powinien odbierać tego jako atak na swoją osobę, bo mówimy o globalnym religijnym systemie. Nie mówimy o poszczególnych osobach w tym systemie, które prawdopodobnie nie mają żadnej wiedzy ani zrozumienia odnośnie wszystkich tych spraw, o których będziemy mówić. Chciałbym również podkreślić, że w proroctwach mamy do czynienia z symbolami. Innymi słowy, nie bierzemy ich języka dosłownie, bierzemy ich język jako symboliczny. Innymi słowy, nie bierzemy ich języka słowo w słowo. Każdy szczegół w proroctwie symbolizuje lub reprezentuje coś dużo większego niż znaczenie dosłowne. Weźmiemy zatem biblijne proroctwo, które jest jednym z bardziej znanych, siódmy rozdział Księgi Daniela, i będziemy podążać za sekwencją tego zdumiewającego rozdziału, który przy okazji został napisany na około 600 lat przed Chrystusem. Omówię zatem siódmy rozdział Księgi Daniela i zacznę czytać od wiersza pierwszego. I napotykamy pewne symbole już na samym początku. Jest tu napisane w Daniela 7, 1 i 2. W pierwszym roku Belszazara, króla Babilonu, Daniel miał sen i widzenia w swojej głowie na swoim łożu. Innymi słowy, miał sen. Wtedy spisał ten sen i podał ogół rzeczy. Zatem Daniel miał sen i teraz opowie nam, co to był za sen. W wersecie drugim znajdujemy takie oto słowa. Daniel powiedział: Oto co zobaczyłem w swoim widzeniu w nocy. Ma na myśli swój sen. Oto co zobaczyłem w swoim widzeniu w nocy. Oto cztery wiatry niebiańskie potykały się na wielkim morzu. W drugim wersecie mamy dwa symbole. Po pierwsze mamy wiatry, po drugie wielkie morze. Co reprezentuje wielkie morze? Nie chodzi tutaj o jakiś konkretny ocean. Morze symbolizuje coś większego niż dosłowne znaczenie. Chcę udać się do księgi Izajasza 17:12, gdzie wyjaśnione jest znaczenie wód, gdzie wyjaśnione jest znaczenie morza. Musimy zrozumieć, podkreślam to raz jeszcze, że Biblia odwołuje się do symboli. Na przykład Biblia mówi o bestii, ale nie chodzi o dosłowną bestię. Bestia reprezentuje system. Odkryjemy też, że okresy czasu w proroctwie również są symboliczne. Pytanie zatem brzmi, co symbolizuje lub reprezentuje może? Izajasza 17, 12 podaje nam odpowiedź. Zwróćcie uwagę na porównanie, jakiego użyto. Biada tłumom licznych ludów. Jakim tłumom licznych ludów, które huczą jak rozchukane morze. Do czego zatem porównane zostało morze? Zostało porównane do czego? Do licznych ludów. A druga połowa tego wersetu mówi: I zgiełkowi narodów, które szumią jak szum wód gwałtownych. Zatem szum wód reprezentuje według tego tekstu zgiełk narodów. A wiatry oczywiście reprezentują walkę, wojnę. Innymi słowy, te narody powstają pośród wojny, pośród ludów, pośród wód, że tak to ujmę. Zatem Daniel widzi w widzeniu narody starożytności, które powstają pośród wojen i walk. Zwróćcie uwagę, że w dalszej części widzenia opisane są cztery bestie. Daniela 7,3 mówi: A cztery wielkie bestie wyszły z morza, jedna różniła się od drugiej. Zatem wyobraźcie to sobie: Daniel widzi walkę między narodami, wojny i wieści wojenne, a teraz widzi cztery bestie wychodzące z morza jedna po drugiej. Co reprezentują owe cztery bestie? Biblia nam to mówi. Ten sam rozdział, który właśnie studiujemy, wyjaśnia, co reprezentują owe cztery bestie. Jest powiedziane w Daniela 7:17. Te wielkie bestie w liczbie czterech to czterej królowie, którzy powstaną z ziemi. Zatem cztery bestie reprezentują czterech królów, a królowie oczywiście rządzą czym? Królestwami. Nie chodzi zatem o pojedynczego króla, są to królowie, którzy rządzą królestwami. Biblia dość często używa bestii, zwierząt jako symboli. Robimy to także i we współczesnych czasach. Na przykład, jakie zwierzę reprezentuje Stany Zjednoczone? Orzeł. Jakie zwierzę reprezentuje Rosję? Niedźwiedź. Jakie zwierzę reprezentuje Anglię? Lew. Jakie zwierzę reprezentuje Chiny? Smok albo wąż. Zatem nawet obecnie używamy zwierząt jako symboli czego? Symboli narodów. Zatem te cztery bestie reprezentują cztery królestwa lub cztery narody, które powstają jedno po drugim. Przyjrzyjmy się teraz tym czterem bestiom. Opis pierwszej z nich znajdujemy w Daniela 7,4. Nie mamy czasu na studiowanie wszystkich szczegółów. Chcę jedynie, abyście wyraźnie widzieli sekwencję występujących tu potęg, porządek ich następowania po sobie. Jest tu napisane w Daniela 7:4: "Pierwsza była podobna do lwa i miała orle skrzydła". To nie może być Anglia, bo to są odległe czasy Starego Testamentu. Zatem był inny naród, który miał lwa jako swój symbol. Zatem czytamy: Pierwsza była podobna do lwa i miała orle skrzydła. W Biblii skrzydła reprezentują szybkość podbojów, ponieważ orzeł jest bardzo szybkim ptakiem i jest to, nawiasem mówiąc, ptak drapieżny. Dalej w wierszu czwartym jest napisane: Przypatrywałem się jej, aż jej skrzydła zostały wyrwane, i podniosła się z ziemi tak, że stanęła na nogach, jak człowiek, a dano jej serce ludzkie. Innymi słowy, wyrwano jej skrzydła, co oznacza, że miała utracić swoje co? Miała utracić swoje panowanie, swoją władzę. Pytanie brzmi: Jakie królestwo reprezentowane jest przez lwa? Nie musimy zgadywać, bo ta sekwencja historyczna zaczyna się wtedy, gdy Daniel żył. Zatem pytanie brzmi: Jakie królestwo rządziło światem, gdy Daniel żył, gdy to proroctwo się rozpoczyna? Było to królestwo Babilonu. Nawiasem mówiąc, czy wiecie, że odkopano ruiny starożytnego Babilonu i odkryto, że przy wejściach do miast w starożytności Nebukadnezar ustawiał sfinksy, które miały lwie głowy? Zatem lew jest bardzo ściśle, utożsamiany z Babilonem. Faktycznie w Jeremiasza 51 Nebukadnezar zostaje nazwany lwem, a był on królem Babilonu. Wiemy zatem, gdzie jest punkt początkowy dla tego proroctwa. Proroctwo zaczyna się w dniach, w których żył Daniel. Zaczyna się od Królestwa Babilonu. Czy to jest jasne? Jest także druga bestia. Posłuchajcie Daniela 7.5. Jest napisane, potem oto druga bestia podobna do niedźwiedzia. Przy okazji to nie jest Rosja, bo Rosja jeszcze wtedy nie istniała. Po prostu jest to inny naród z tym samym symbolem. Potem oto druga bestia, podobna do niedźwiedzia, i stanęła na jednym boku, innymi słowy, jeden jego bok był wyższy od drugiego, mając trzy żebra w paszczy między zębami. I tak mówiono do niej: Wstań, pożeraj dużo mięsa. Dlaczego ten niedźwiedź był podniesiony tylko na jednym boku? Musielibyśmy udać się do Daniela 8, aby zrozumieć. Otóż ten naród reprezentowany przez niedźwiedzia był podwójnym królestwem. Było to królestwo składające się z dwóch narodów Medów i Persów. A jeśli spojrzycie na historię, to odkryjecie, że pomimo iż Medowie rządzili najpierw, to Persowie stali się dominujący, a Medowie zniknęli z historii. Dlatego widzimy, że ten niedźwiedź stoi na jednym boku, bo jedno z tych królestw było bardziej dominujące niż drugie. Rozumiecie to? Interesujące jest przeczytać o tych trzech żebrach w paszczy niedźwiedzia. Co reprezentują trzy żebra? Wiemy z historii, że gdy Medowie i Persowie przybyli i zaatakowali Babilon i podbili Babilon, to musieli pokonać ostatnie trzy prowincje królestwa Babilonu. Tymi prowincjami były Lidia, Egipt i oczywiście Babilon. Zatem te trzy żebra w paszczy niedźwiedzia, który pożarł lwa, reprezentują te trzy prowincje królestwa Babilonu, które upadły, gdy Medowie i Persowie je podbili. Zatem mamy najpierw Babilon, a potem Medów i Persów. Nawiasem mówiąc, nie musicie nawet udawać się do książek historycznych, aby wiedzieć, że lwem jest Babilon, a niedźwiedź to Medowie i Persowie. Zapytacie, a skąd to wiadomo? Bo księga Daniela mówi nam jasno i wyraźnie, jakie królestwo podbiło Babilon. Jeśli udacie się do Daniela 5, to tam była ręka pisząca na ścianie Mene, mene, tekel, uparsin. Co oznacza, twoje królestwo jest podzielone i oddane Medom i Persom. Innymi słowy, królestwo Babilonu miało upaść i być oddane Medom i Persom. Zatem sama księga Daniela mówi nam, jakie jest następne królestwo po Babilonie. To są Medowie i Persowie, którzy podbili Babilon. Ale mamy i trzecią bestię. Daniela 7,6. Jest napisane, Potem spojrzałem, a oto inna bestia, podobna do pantery. Zapytam was, czy pantera jest szybkim zwierzęciem? Czy jest szybsza niż lew? O tak. Ale ta pantera nie jest tylko szybka. Zauważcie, że skrzydła to zwielokrotniają. Co mówi nam, że ta pantera była bardzo szybka, ale miała cztery skrzydła, zatem jej podboje były bardzo szybkie. Jest więc napisane. Potem spojrzałem, a oto inna bestia podobna do pantery, która miała cztery ptasie skrzydła na grzbiecie. Bestia miała także cztery głowy i dano jej władzę. Tym trzecim królestwem jest Grecja. Faktycznie jeśli udacie się do następnego rozdziału Daniela, czyli ósmego, to odkryjecie, że królestwem, które pokonało Medów i Persów, była Grecja. Nazwa jest podana w Daniela 8. Nie musicie więc nawet udawać się do książek historycznych, aby wiedzieć, kogo reprezentują trzy pierwsze królestwa. Reprezentują one Babilon, królestwo za dni Daniela, następnie Medów i Persów, którzy podbili i zniszczyli Babilon, potem macie Grecję, która podbiła Medów i Persów. Zwróćcie uwagę, że ta pantera miała cztery ptasie skrzydła. Innymi słowy, miała podbijać bardzo szybko. Czy wiecie, kto był pierwszym królem królestwa Grecji? Był to Aleksander Wielki. Czy wiecie, ile czasu zajęło Aleksandrowi Wielkiemu podbicie całego świata? Zajęło mu to zaledwie dziewięć lat. I umarł, zapiwszy się na śmierć, mając zaledwie trzydzieści jeden lat. Nie miał już nic do roboty. Podbił cały znany ówczesny świat w ciągu zaledwie dziewięciu lat. Jak widzieliście, ta pantera miała cztery głowy. Gdy popatrzymy na historię, to odkrywamy, że gdy Aleksander umarł, jego królestwo podzieliło się na cztery królestwa. Innymi słowy było to zjednoczone królestwo, ale kiedy umarł, podzieliło się na cztery. Gdy popatrzymy na historię, to nazwy tych królestw to Antygonidzi, Ptolemeusze, Seleucydzi i Atallidzi. Możecie to sprawdzić w jakiejkolwiek książce historycznej. A zatem pantera znajduje wypełnienie w Grecji precyzyjnie i dokładnie. Ale potem mamy czwartą bestię. Lubię ją nazywać smokiem, chociaż nie jest ona tak nazwana w Daniela 7. To opis pokazuje, że jest to straszny smok, coś jak Godzilla. Posłuchajcie, księga Daniela 7.7. Potem widziałem w nocnych widzeniach, oto czwarta bestia, jaka to była bestia? Straszna, przerażająca i bardzo silna. Innymi słowy, jest to straszna bestia i bardzo silna, mająca wielkie żelazne zęby, pożerała i miażdżyła, a resztę deptała swoimi nogami, różniła się od wszystkich bestii, które były przed nią i miała dziesięć rogów. Mamy zatem czwartą bestię, straszną i przerażającą z wielkimi żelaznymi zębami, która depcze i niszczy wszystko, co znajdzie na swojej drodze. Zapytam was, jakie królestwo podbiło królestwo Grecji? Wszystko, co musicie zrobić, to sprawdzić historię. A nawet nie musicie szukać w historii, zapytacie dlaczego. Bo wszyscy wiemy, że królestwem, które rządziło, gdy Jezus żył na ziemi, był Rzym. Nowy Testament mówi nam, że Rzym był potęgą, która wtedy rządziła. Jeśli zatem użyjemy Nowego Testamentu, to dowiemy się, że czwartym królestwem, które podbiło Grecję, było królestwo czego? Rzymu. Było to Cesarstwo Rzymskie. Ale teraz zwróćcie uwagę, że coś się stało z tą bestią. Ten smok ma dziesięć rogów. A przy okazji, gdy zdobywa władzę, to jeszcze nie ma tych rogów. Wrócimy do tego nieco później. Zwróćcie uwagę, że są trzy etapy tej czwartej bestii. Najpierw czwarta bestia rządzi sama. Potem, jak czytamy, czwarta bestia ma dziesięć rogów na głowie, a potem coś się dzieje. Posłuchajcie Daniela 7:8. Daniel mówi: Uważnie przypatrywałem się rogom, a oto mały róg wyrósł między nimi. Zauważcie, mały róg wyrasta pomiędzy czym? Pomiędzy dziesięcioma, zgadza się. Jest zatem napisane, a oto mały róg wyrósł między nimi, i trzy spośród tych pierwszych rogów zostały wyrwane przed nim. Innymi słowy, trzy rogi zostały zupełnie wyrwane, zniknęły z historii, bo zostały wykorzenione, innymi słowy. A dalej jest napisane w ostatniej części wersetu. A oto w tym rogu były oczy, podobne do oczu ludzkich i usta mówiące wielkie rzeczy. Czy wyobrażacie to sobie? Mamy tu przebieg historii. To bardzo proste. Możecie nadążyć za sekwencją? To proste. Babilon, Medopersja, Grecja, Cesarstwo Rzymskie, dziesięć rogów i mały róg. Zwróćcie jednak uwagę, że księga Daniela mówi bardzo, bardzo jasno, że ta czwarta bestia ma trzy etapy rządów, trzy etapy panowania. Zwróćcie uwagę na Daniela 7, 23 i 24. Są tu podane trzy etapy tej czwartej bestii. Powiem Wam po prostu, czym one są. Najpierw czwarta bestia rządzi sama, nie ma żadnych wrogów. Potem, gdy jakiś czas rządziła sama, z jej głowy wyrosło dziesięć rogów. A potem, gdy dziesięć rogów było na swoim miejscu, mały róg wyrasta pomiędzy dziesięcioma i wyrywa trzy z nich. Czy ta sekwencja jest jasna? Przeczytajmy to teraz z Daniela 7:23 i 24. I powiedział tak: czwarta bestia oznacza czwarte królestwo na ziemi. Widzicie? Czwarta bestia jest czym? Zatem to nie są tylko czterej królowie, ale są to tak naprawdę cztery, co? Królestwa. Zatem czwarta bestia oznacza czwarte królestwo na ziemi, które będzie różniło się od wszystkich królestw i pożre całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. A teraz uwaga, a dziesięć rogów oznacza, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów. Czy królestwo musi istnieć, aby te dziesięć mogło z niego powstać? Oczywiście. Innymi słowy, ten smok istniał przez jakiś czas sam, bez rogów. Ale później, po jakimś czasie, z tego smoka wyrosło dziesięć rogów. A teraz zwróćcie uwagę na następny w sekwencji, etap trzeci. Jest napisane w wierszu 24 raz jeszcze, A dziesięć rogów oznacza, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny. Widzicie sekwencję? Najpierw smog rządzi sam, potem wyrasta z niego dziesięć rogów, a potem pomiędzy dziesięcioma wyrasta mały róg, który wyrywa trzy spośród dziesięciu rogów. Jest więc napisane, a po nich powstanie inny, który będzie różnił się od pierwszych i poniży trzech królów. Albo trzy królestwa. Podążacie za sekwencją? Ile zatem etapów panowania ma czwarta bestia według Daniela 7? Trzy. Najpierw smok rządzi sam. Potem smok ma dziesięć rogów, a potem smok z małym rogiem i wyrwanymi trzema rogami. Teraz musimy skupić się na małym rogu, ponieważ proroctwo to koncentruje się na małym rogu. Praktycznie wszyscy chrześcijańscy uczeni zgadzają się co do tego, że Mały Róg reprezentuje system Antychrysta. Jedni wierzą, że Mały Róg reprezentuje pojedynczą osobę, zaś inni wierzą, że Mały Róg reprezentuje system. Innymi słowy, że reprezentuje on nie tylko pojedynczą osobę, ale że reprezentuje cały naród. Przeczytajmy teraz o tym Małym Rogu. Daniela 7:25 mówi nam o tym, jakie są cechy tego Małego Rogu. Jest tu napisane: Będzie mówił słowa przeciw Najwyższemu. W księdze Apokalipsy, jak zobaczymy, te słowa to są bluźnierstwa. Zapamiętajcie to sobie, że słowa, które wypowiada Mały Róg, to są bluźnierstwa. Są to, według Daniela, zuchwałe słowa. Jest więc napisane, że Mały Róg będzie mówił słowa przeciw Najwyższemu, a teraz będzie druga cecha. I wytracał świętych Najwyższego, a teraz będzie bardzo ważna cecha. Będzie zamierzał, a Biblia króla Jakuba mówi, będzie zamyślał, zmienić czasy i co? I prawa. Czyje prawa? Chodzi o Boże prawo, bo zauważcie, że jest napisane: Będzie mówił słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i prawa. Musi chodzić o Prawo Boże, bo to na tym skupia się wojna Małego Rogu. I wreszcie powiedziane jest, jak długo ten Mały Róg będzie rządził. Jest powiedziane w Daniela 7,25, gdyż będą wydane w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. Zapytacie więc, co to są czas, czasy i połowa czasu, w których Mały Róg będzie rządził od czasu, gdy uzyskał władzę? Zapamiętajcie to sobie, będziemy to omawiać. Przyjrzymy się teraz siedmiu cechom, które identyfikują mały róg. Potem udamy się do apokalipsy i znajdziemy kilka dodatkowych cech. Oto owe siedem cech. Podam je tylko, nie będziemy jeszcze identyfikowali tej potęgi, jedynie wymienimy cechy. Po pierwsze, mały róg powstaje po tym, jak dziesięć rogów jest na głowie. Zgadza się? Musi zatem powstać po tym jak dziesięć królestw tam jest, na głowie tego smoka. Innymi słowy, dziesięć rogów reprezentuje podział Cesarstwa Rzymskiego. Czy wiedzieliście, że Cesarstwo Rzymskie podzieliło się na 10 królestw po swoim upadku w roku 476? Biblia mówi nam, że Rzym nie miał być na zawsze zjednoczonym królestwem. Faktycznie podzieliło się ono na 10 królestw, podział Cesarstwa Rzymskiego, a współczesne narody Europy są skutkiem podziału Cesarstwa Rzymskiego. Popatrzcie na narody Europy. Każdy mówi w innym języku, każdy ma inną kulturę, każdy ma inne terytorium geograficzne, każdy ma inne zwyczaje. Innymi słowy, każdy naród w Europie jest rezultatem barbarzyńskich najazdów z północnego sektora cesarstwa, które pokroiły cesarstwo rzymskie na dziesięć królestw. Przy okazji, ostateczny podział cesarstwa rzymskiego miał miejsce w roku 476, kiedy ostatni cesarz został zdetronizowany. Nazywał się Romulus Augustulus. Nie było żadnych cesarzy po roku 476 w cesarstwie zachodnio-rzymskim. Zatem pierwszą cechą jest to, że ten mały róg musi powstać po roku 476, bo on wyrasta po tym, jak 10 rogów jest na miejscu. Czy to jest jasne? Po drugie, bardziej konkretnie, ten mały róg musi być rzymskim rogiem. Musi to być rzymska potęga. Zapytacie, a dlaczego ma to być rzymska potęga? To bardzo proste. Czwarta bestia reprezentuje co? Rzym. Jeśli więc mały róg wyrasta z głowy czwartej bestii, to jakiego rodzaju potęgą musi on być? Musi to być rzymska potęga. Zatem Biblia mówi nam nie tylko to, że powstanie on pośród dziesięciu, po tym jak wszystkie dziesięć było na swoim miejscu, ale mówi też konkretnie, z jakim królestwem będzie powiązany. Jest powiedziane, że wyrośnie on z głowy czwartej bestii, którą jest Rzym, a to oznacza, że Mały Róg musi w jakiś sposób być powiązany z Rzymem. Po trzecie, ten Mały Róg wyrywa trzy inne królestwa. Zatem dziesięć królestw jest na miejscu. Mały róg wyrasta pomiędzy dziesięcioma, jest to rzymski róg, bo wyrasta on z głowy czwartej bestii, którą jest Rzym, a gdy zdobywa władzę, wyrywa te trzy rogi Królestwa Zachodniej Europy. A potem czytamy, że wypowiada bluźnierstwa przeciwko Najwyższemu, zanim będziemy musieli zidentyfikować, czym są bluźnierstwa. Potem czytamy, że wytraca świętych Najwyższego. Innymi słowy, jest to potęga prześladująca wierny Boży lud. Dalej czytamy, że ta potęga zamyślała nawet jakoś zmienić święte Boże prawo. I wreszcie jest to potęga, która rządziła przez czas, czasy i połowę czasu. Chcę coś wyjaśnić odnośnie czasu, czasów i połowy czasu. W Księdze Daniela słowo czas lub czasy odnosi się do lat. Spytacie, a skąd to wiadomo? Bo w Daniela 4 czytamy, że na siedem lat Nebukadnezar tak jakby oszalał, i czytamy, że przeszło nad nim siedem czasów. Co generalnie oznacza, że był szalony jak długo? Był szalony przez 7 lat, ale jest to wyrażone jako siedem czasów. Zatem czas, czasy i połowa czasu oznacza czas to jeden rok. Czasy to jest podwojenie w hebrajskim, gdy nie ma liczebnika porządkowego oznacza dwa. Czas to jeden rok, czasy to dwa lata i pół czasu to pół roku. Zatem mamy tu trzy i pół roku. I każdy biblijny uczony zgadza się, że czas czasy i połowa czasu to ekwiwalent trzech i pół roku. Musimy jednak o czymś pamiętać. W proroctwie biblijnym mamy do czynienia z symbolami, nie mamy do czynienia z dosłownym czasem, mamy do czynienia z językiem symboli. Lew jest symbolem, niedźwiedź jest symbolem, pantera jest symbolem, morze jest symbolem, skrzydła są symbolem, zatem okres czasu również musi być czym? Również musi być symbolem. Rok biblijny i nie mam czasu mówić o wszystkich wersetach. Mogę wspomnieć na przykład rodzaju 7.11 w porównaniu z rodzaju 8.3 i 4, co wyraźnie pokazuje, że biblijny miesiąc ma 30 dni. Jeśli biblijny miesiąc ma 30 dni, to zapytam Was, ile dni ma rok? Wystarczy tylko pomnożyć 30 razy co? 30 razy 12. 30 dni razy 12 miesięcy daje nam ile? 360 dni w jednym roku. A ile lat tutaj mamy? Mamy tu 3,5 roku. Musimy więc pomnożyć 3,5 razy ile? Razy 360 dni w każdym z tych lat. A wynik wynosi ile? 1260 dni. Ale w proroctwie dni są równe czemu? Dni są równe latom. Innymi słowy, ta potęga od momentu jej powstania miała rządzić przez okres 1260 lat. To miała być najdłużej panująca potęga w tym proroctwie z Daniela 7. Zapytacie teraz, kogo ta potęga reprezentuje? Pozwólcie, że sprecyzuję to, co powiem za chwilę. Jest tylko jedna potęga na świecie, która pasuje do każdej jednej specyfikacji z tego proroctwa, tych siedmiu punktów, o których mówiłem. I jest to rzymskokatolickie papiestwo. Proszę, pozostańcie ze mną. Nie wyłączajcie wykładu w tym momencie. Niezależnie od tego, jak bolesne może to być dla was, nie wyłączajcie teraz wykładu. Musicie wysłuchać całej prezentacji, a dopiero potem podjąć decyzję, czy to jest prawda, czy nie. Musicie zrozumieć, że mówię o systemie, nie mówię o poszczególnych osobach, mówiłem to zresztą wcześniej. Jest wielu szczerych, miłujących chrześcijan w kościele rzymskokatolickim. Właściwie to sądzę nawet, że większość prawdziwego ludu Bożego znajduje się we wspólnocie rzymskokatolickiej. Nie znają oni tych spraw, nie znają nic lepszego. Miłują Pana z całego serca i służą Panu najlepiej jak potrafią. Nie osądzamy zatem poszczególnych osób w tym systemie. Mówimy o systemie jako takim, ponieważ Biblia nie mówi o poszczególnych osobach, ale mówi o systemie. Czy rozumiecie to, co mówię? Rzućmy teraz okiem na owe siedem cech, aby zobaczyć, jak są one wypełnione w rzymskokatolickim papiestwie. Zapytam najpierw, czy papiestwo zdobyło władzę po podziale Cesarstwa Rzymskiego na 10 królestw? Poczytajcie książki historyczne. Oczywiście, że tak. Cesarstwo Rzymskie, jak już mówiłem, w roku 476 zostało podzielone na 10 królestw, a potem w roku 538, niedługo potem, cesarz powiedział, że papież będzie odtąd władcą we wschodnim i zachodnim sektorze Cesarstwa Rzymskiego. A zatem proroctwo mówi wyraźnie, że papieństwo powstało po tym, jak dziesięć królestw było na swoim miejscu. Zapytam Was teraz o drugą cechę. Jak pamiętacie, Mały Róg wyrasta z głowy czwartej bestii, czyli Rzymu. Czy Mały Róg musi mieć zatem coś wspólnego z Rzymem? Tak. Jak zatem papieństwo jest nazwane? Jest to Kościół jaki katolicki? Kościół rzymskokatolicki. Gdzie jest jego stolica? W Rzymie. Zapytam Was, jaki jest jego oficjalny język? Łacina, czyli język Rzymu. A jeśli przyjrzycie się uważnie systemowi organizacyjnemu Kościoła Rzymskokatolickiego, to choć nazwy są inne, biskup, arcybiskup, kardynał i tym podobne, ale odzwierciedla on niemal identycznie organizację, która istniała w politycznym Rzymie. Kościół rzymsko-katolicki po prostu to odziedziczył i zmienił nazwy. Możecie czytać książki Malachiasza Martina. Był on jezuitą i zmarł kilka lat temu. Ale on sam mówi jasno i wyraźnie, że rzymsko-katolickie papiestwo jest faktycznie rzymską potęgą, która powstała po tym, jak dziesięć królestw było na miejscu. Trzecią cechą jest to, że Mały Róg miał wykorzenić trzy z dziesięciu rogów. We współczesnej Europie są narody pochodzące od siedmiu z tych dziesięciu rogów. Były jednak trzy narody, które były heretyckie. Innymi słowy, wierzyły one, że Jezus był stworzoną istotą. Były naśladowcami teologa, który nazywał się Ariusz. Dlatego papiestwo użyło swoich wpływów na władzę cywilną, aby wykorzenić te trzy buntownicze królestwa. Herulowie byli jednym z tych królestw. Zostali wykorzenieni w roku 493. Następnym wykorzenionym królestwem byli Wandalowie. Zostali oni wykorzenieni w roku 534. I wreszcie Ostrogoci zostali wykorzenieni w roku 538. Te trzy królestwa zostały wyrwane z korzeniami. Nie ma we współczesnej Europie narodu, który wywodziłby się od tych trzech królestw. Zniknęły one z historii. Podczas gdy macie w Europie na przykład Franków, czyli Francję, bo Frankowie się tam osiedlili, macie Lombardów, to są Włochy, macie Anglosasów, to jest Anglia, macie wszystkie te narody w Europie, które pochodzą od tych dziesięciu królestw, ale trzy królestwa zostały wykorzenione przez papiestwo wykorzystujące władzę cywilną, bo te trzy królestwa nie zgadzały się z naukami Kościoła. Zatem papiestwo pasuje doskonale do opisu wyrwania trzech rogów. Zauważyliście również, że powiedzieliśmy, że Mały Róg mówi bluźnierstwa przeciwko Najwyższemu. Powiecie teraz, chwileczkę, pastorze, chcesz powiedzieć, że papiestwo mówiło bluźnierstwa przeciwko Bogu? Cóż, sprawdźmy, co Biblia nazywa bluźnierstwem. Większość ludzi uważa, że bluźnierstwo jest wtedy, gdy niewierzący ateista unosi swoją rękę ku niebu i znieważa prawdziwego Boga. Ale to nie jest biblijna definicja bluźnierstwa. Musimy dozwolić, aby to Biblia, a nie słownik, zdefiniowała nam bluźnierstwo. Czym zatem jest bluźnierstwo? Biblia podaje nam definicję. Czy pamiętacie, że Jezus pewnego razu został oskarżony o bluźnierstwo, ponieważ uzdrowił sparaliżowanego człowieka i przebaczył jego grzechy? Zobaczcie, o co oskarżyli Jezusa przywódcy religijni, gdy powiedział do tego człowieka: Przebaczone są grzechy twoje. Jest to zapisane w Ewangelii Marka 2:7. Wrogowie Jezusa powiedzieli, czemu On mówi takie bluźnierstwa, któż może przebaczać grzechy oprócz samego Boga? Czym zatem jest bluźnierstwo? Bluźnierstwo jest wtedy, gdy zwykła ludzka moc rości sobie prawo do czego? Do przebaczania grzechów. Oczywiście Jezus miał prawo przebaczać grzechy, bo był Synem Bożym, ale jeśli jakakolwiek ludzka moc twierdziłaby, że ma prawo przebaczać grzechy, to byłoby to według biblijnej definicji bluźnierstwo. Ale Biblia podaje też inną definicję bluźnierstwa, która jest z tą powiązana. Ewangelia Jana 10, 30 do 33. Kiedy człowiek twierdzi, że jest Bogiem na ziemi, albo reprezentantem Boga na ziemi, albo tym, który zajmuje miejsce Boga na ziemi, Biblia definiuje to jako bluźnierstwo. Jana 10:30 Jezus poczynił tu rewolucyjne stwierdzenie: Ja i Ojciec jesteśmy jedno. I zwróćcie uwagę na reakcję Żydów. Wtedy Żydzi znów porwali kamienie, aby go ukamienować. Jezus powiedział do nich: Ukazałem wam wiele dobrych uczynków od mojego ojca. Za który z tych uczynków mnie kamienujecie? Odpowiedzieli mu Żydzi: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo, to znaczy, że ty, będąc człowiekiem, czynisz samego siebie Bogiem. Jezus twierdził, że jest reprezentantem Boga na ziemi. On reprezentował ojca. Zatem ktokolwiek, kto twierdziłby, że reprezentuje Chrystusa na ziemi, zajmuje miejsce Chrystusa na ziemi, popełniłby co? Popełniłby bluźnierstwo. I wiecie co? Kościół rzymsko-katolicki rości sobie prawo do przebaczania grzechów. Nazywa również papieża szczególnym imieniem Vicarius Filidei, co znaczy namiestnik Syna Bożego. Słowo namiestnik oznacza tego, kto zajmuje miejsce Syna Bożego. A zatem te cechy bluźnierstwa pasują idealnie do rzymsko-katolickiego papiestwa. A teraz zwróćcie uwagę na kolejną cechę, a mianowicie, że mały róg będzie mocą prześladowczą. Być może wiecie o tym, że zarówno papież Jan Paweł II, jak i Franciszek I przepraszali za wielu ludzi, którzy zostali zabici przez system rzymskokatolicki. Jan Paweł II napisał długie przeprosiny za tych wszystkich, którzy zostali zabici przez Kościół rzymsko-katolicki, ponieważ wierzyli inaczej niż Kościół i praktykowali co innego niż Kościół nauczał. W bardzo interesującym wydarzeniu, które miało miejsce niedawno, Franciszek I złożył wizytę w Torre Pelicze w północnych Włoszech w Piemoncie. Waldensi byli strasznie prześladowani przez Kościół rzymsko-katolicki, który niemal zupełnie wymazał ich z historii. A Franciszek I pojechał spotkać się tam, w kościele w Torre Pelice i przeprosić Waldensów za to, że kościół rzymsko-katolicki ich prześladował. Z całą pewnością kościół rzymsko-katolicki prześladował wielu ludzi, którzy nie zgadzali się z kościołem rzymsko-katolickim. Wiele lat temu miałem przywilej odwiedzić Limę, stolicę Peru. Zawsze chciałem zwiedzić jedno konkretne miejsce w Limie, które znane jest jako pałac inkwizycji. Inkwizycja miała miejsce w trzech szczególnych krajach, krajach, w których Kościół rzymskokatolicki dominował. Tymi krajami była Kolumbia, a przy okazji możecie udać się do Kartagena. Nadal mają tam niektóre parafenalia, jakich używała Inkwizycja. Drugim krajem było Peru i mieli także Inkwizycję w Meksyku. Zatem odwiedziłem Pałac Inkwizycji w Limie i chcę Wam opowiedzieć o bardzo interesujących rzeczach, które miały miejsce, gdy tam byłem. Przy samym wejściu do Pałacu Inkwizycji możecie się tam udać, jest nawet możliwość zwiedzania online. Wpiszcie to w Google i sami zobaczycie wszystko, co Wam teraz mówię. Gdy wchodzi się do Pałacu Inkwizycji, to jest tam wielki mural obrazujący Auto de Fe na Plaza de Armas. Auto de Fe jest wtedy, gdy człowiek jest sądzony, aby określić, czy powinien zostać spalony na stosie, bo wierzył inaczej niż Kościół. Następnie przewodniczka zabrała nas do sali tortur. Zdumiewało mnie, jak przewodniczka, a była to młoda dziewczyna, miała wtedy nie więcej niż 22 albo 23 lata, opisywała metody tortur stosowanych przeciwko tym, którzy nie zgadzali się z Kościołem Rzymskokatolickim, i jak heretycy byli paleni na stosie. Gdy oprowadzała nas po tej sali tortur, pokazała nam niektóre narzędzia tortur stosowane do prześladowania tych, którzy nie zgadzali się z Kościołem. Najpierw było tak zwane strappado. Opiszę wam, co to było. Nadgarstki ofiary były związywane za jej plecami jednym końcem liny, a następnie luźny koniec liny był rzucany na belkę powyżej ciała. Potem ofiara była powoli podnoszona, mając ręce związane z tyłu. Była powoli podnoszona poprzez ciągnięcie za luźny koniec liny, a gdy ofiara znajduje się wysoko nad ziemią, luźny koniec liny zostaje gwałtownie zwolniony, ale zanim ofiara dotrze do ziemi, lina zostaje zatrzymana. Domyślacie się, co się wtedy działo? Powodowało to dyslokację barków i ramion. Przewodniczka powiedziała, że czasami ciężarki o masie 25 funtów, czyli około 11 kg. Przywiązywane były do nóg ofiary, a oczywiście, gdy miała ona ręce związane z tyłu tą liną przewieszoną przez belkę, i potem ją podnosili i puszczali linę, oczywiście z ciężarkiem u nóg, to było nawet gorzej. Ramiona były praktycznie wyrywane ze stawów, ponieważ nie zgadzali się oni z naukami kościoła. Następny, gdy przechodziliśmy do kolejnych narzędzi tortur, jakie wtedy stosowano, znajdował się pręgierz. Przewodniczka powiedziała: Wiecie, ci, którzy byli heretykami i nie wierzyli w to, co wierzył Kościół, i nie praktykowali tego, co Kościół praktykował, ich ręce i nogi były zakuwane w dyby, a potem zadawano im co najmniej 50, a maksymalnie 200 uderzeń biczem na gołe plecy. Tylko dlatego, że nie zgadzali się z Kościołem. Kiedy obrócisz się w lewą stronę, mogę to wizualizować nawet teraz, jak to było kiedy to zwiedzałem. Kiedy obrócisz się w lewą stronę, to po lewej stronie zobaczysz koło tortur. Ofiara leżała na stole twarzą do góry, z wyciągniętymi rękami i nogami. Następnie kostki i nadgarstki ofiary były wiązane za pomocą lin przymocowanych do bloczków na czterech końcach stołu. Koła na obu końcach deski obracały się, ciągnąc nogi w dół a ręce w górę. Koła obracano powoli, przez stoliny stawały się coraz bardziej napięte wokół rąk i stóp, aż ofiara była rozczłonkowywana. Co o tym sądzicie? Zwiedzałem dalej. Kolejnym narzędziem tortur było garotte. To narzędzie służyło do powolnego duszenia ofiary. Ręce i nogi przywiązywano liną do ramion i nóg krzesła, a na szyi heretyka zawiązywano pętle. W tylnej części krzesła znajdowało się koło, które działało jak opaska uciskowa. Koło powoli obracało się, co zaciskało linę mocniej i mocniej wokół rąk, stóp i szyi, aż ofiara była uduszona. Bo nie zgadzali się z naukami kościoła. Następny był waterboarding. Oni mieli tego ilustrację tam w sali tortur. Człowiek był kładziony na ławie twarzą do góry. Następnie zatykano mu nozdrza i wlewano wodę przez lejek do gardła ofiary. Czasami wpychano do gardła także szmatę i gdy wlewano wodę, to ofiara czuła jakby się to piła. Oglądałem również podziemne tunele, gdzie znajdowały się wykute w skale lochy. Znajdowały się one głęboko pod ziemią. Były tam cele, niewiele większe niż osoby, które w nich zamykano. Przez wiele dni ofiary były tam zamknięte w zimnie i w zupełnej ciemności, podczas gdy ich rodziny nawet nie wiedziały, gdzie się oni znajdują. A to wszystko, jak przyznała przewodniczka, czynił system rzymskokatolicki z tymi, którzy nie zgadzali się z Kościołem w swoich wierzeniach i w swoich praktykach. Niektórzy mieli szczęście, bo byli zabierani na plac i paleni żywcem. Chyba lepiej już być spalonym żywcem niż być torturowany tymi wszystkimi narzędziami. Nadążacie za mną? Zapytam was zatem, czy system rzymsko-katolicki prześladował świętych lub tych, którzy się z nim nie zgadzali? Chciałbym móc powiedzieć wam coś innego. Jeśli jesteś katolikiem, to nie jest mój atak na ciebie osobiście, bo wiem, że nigdy byś nie zrobił czegoś takiego. Ale system to robił. Słyszeliście kiedyś o świętym oficjum Inkwizycji? Mógłbym Wam opowiedzieć o inkwizycji w Hiszpanii. Setki tysięcy osób, które nie zgadzały się z systemem rzymskokatolickim, były torturowane i zabijane z powodu swoich wierzeń. Szóstą cechą jest to, że ten system twierdzi, że zmienił święte Boże prawo. Jak widzieliśmy, jest to jedna z jego cech. Przeczytam Wam wypowiedź z rzymskokatolickiej encyklopedii. Jest to bardzo znana encyklopedia Lucius Ferraris, prompta biblioteka. Mam oryginały wszystkich ośmiu tomów. To jest z tomu drugiego pod hasłem papa, czyli papież. Oto, co jest tam napisane: papież może modyfikować boskie prawo. Zgadzacie się z tym, że papież może modyfikować boskie prawo? Tak jest tu napisane. Papież może modyfikować boskie prawo, ponieważ jego władza nie pochodzi od człowieka, lecz od Boga i działa on na miejscu Boga na ziemi, z najpotężniejszą władzą do związywania i rozwiązywania swoich owiec. To jest tylko jedna wypowiedź. Mógłbym wam ich przeczytać o wiele więcej. W Secrets Unsealed dostępny jest konspekt i mam tam stronę za stroną cytatów roszczeń papiestwa odnośnie tego. Raz za razem mówią w nich, to my zmieniliśmy Boże Prawo. Ale pytanie brzmi, jak papiestwo może twierdzić, że zmieniło Boże Prawo? Podzielę się tym z wami. Jeśli zajrzycie do katolickiej Biblii. To odkryjecie, że w katolickiej Biblii dziesięć przykazań jest takie same jak w przekładach protestanckich. Zobaczycie, na przykład, że drugie przykazanie w katolickiej Biblii mówi, nie czyń sobie podobizn i nie kłaniaj się im. Ale gdy udacie się do katolickiego katechizmu, którego używa się do nauczania dzieci oraz tych dorosłych, którzy chcą przyłączyć się do tego kościoła. To tego przykazania nie ma w katechizmie. Innymi słowy, zostało ono usunięte z dziesięciu przykazań. Jeśli więc usuniesz jedno przykazanie, to ile ci zostanie? Zostanie ci dziewięć przykazań, ale Biblia mówi, że jest ich dziesięć. Każdy wie, że przykazań jest dziesięć. A zatem, ponieważ drugie przykazanie zostało usunięte, to trzeba było coś zrobić, aby mieć dziesięć. Zatem generalnie to, co zrobiono w katolickim katechizmie, to podzielono dziesiąte przykazanie na dwie części. Nie pożądaj żony bliźniego Twego oraz ani żadnej rzeczy, która Jego jest. Wierzcie mi, porządliwość to porządliwość, to jest jedno przykazanie. Czy to dotyczy rzeczy, czy to dotyczy żony bliźniego Twego. Ale ponieważ w katechizmie drugie przykazanie zostało usunięte, zostało tylko dziewięć, więc musieli podzielić dziesiąte na dwie części, żeby mieć dziesięć przykazań. Zapytam was teraz, jak sądzicie, dlaczego Kościół rzymsko-katolicki nie chce, aby ludzie wiedzieli o drugim przykazaniu? Mówię to z szacunkiem i miłością. Ci z was, którzy będą to oglądać, kocham was z głębi mojego serca. Powiesz, jak możesz mnie kochać, skoro mówisz takie złe rzeczy o moim Kościele? To nie ja mówię te wszystkie złe rzeczy, to Słowo Boże i historia, która potwierdza Słowo Boże. Czy wolałbyś, aby nikt ci nigdy tego nie powiedział? Czy chcemy być jak ten przysłowiowy struś, który chowa głowę w piasek i mówi: wroga tu nie ma, bo go nie widzę? Nie, musimy wiedzieć na tym etapie historii, czym są te potęgi. A zatem to, co zrobił Kościół Rzymsko-Katolicki, to usunął drugie przykazanie, ponieważ katolickie kościoły pełne są wizerunków, a ludzie kłaniają się tym wizerunkom. Ale mówią, my nie oddajemy czci tym wizerunkom, my czcimy Boga poprzez te wizerunki. Co to za różnica? Biblia mówi, nie czyń sobie żadnych podobizn i nie kłaniaj się im. Nie mówi nam, nie ma problemu, jeśli wierzysz, że podobizna reprezentuje Boga. Każda podobizna zaniża nasze zrozumienie prawdziwego Boga, niszczy nasze zrozumienie prawdziwego Boga. Inny sposób, na który Kościół Rzymsko-Katolicki twierdzi, że zmienił Boże prawo, jest najgorszy ze wszystkich. Twierdzi, że zmienił Boży dzień kultu z szabatu na niedzielę. Podczas pierwszej prezentacji na tej płycie DVD podążaliśmy za trajektorią Bożego dnia odpoczynku od Księgi Rodzaju aż do Nowej Ziemi i odkryliśmy, że jednolicie w całym Piśmie Świętym wyraźnie jest tylko jeden dzień kultu. A jest nim święty Szabat. Był on ustanowiony przy stworzeniu przed grzechem, zanim w ogóle pojawili się Żydzi. Był on przestrzegany przez Jezusa, gdy odpoczął w grobie w Dzień Szabatu. I będzie przestrzegany, gdy Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię, gdy lud Boży pójdzie pokłonić się Panu od miesiąca do miesiąca i od Szabatu do Szabatu. Nigdzie w Biblii nie czytamy, jakoby Dzień kultu został zmieniony. Jezus zachowywał Szabat, Paweł zachowywał Szabat, Piotr zachowywał Szabat. Kobiety, które przyszły zobaczyć grobowiec Jezusa, odpoczęły w Szabat według przykazania. I odkryliśmy na naszym pierwszym studium, że Jezus odpoczął w grobowcu święty Szabat po tym, jak ukończył swoje dzieło odkupienia w dniu szóstym. Biblia jest w tym względzie klarowna. Nie ma miejsca na błędne zrozumienie. Ale Kościół Rzymskokatolicki powiedział: Bóg dał Kościołowi władzę, aby zmienić Szabat na niedzielę. Ponownie chcę przypomnieć, że w Secret Sanssilt mamy konspekt, gdzie mamy mnóstwo stron, strona za stroną, wypowiedzi katolickich uczonych, papieży, arcybiskupów, kardynałów, którzy mówią: Kościół Rzymskokatolicki na podstawie władzy, którą nadał mu Bóg, zmienił dzień kultu z Szabatu na niedzielę. Mówiliśmy już o tym okresie czasu. Mówiliśmy, że Mały Róg miał rządzić przez 1260 lat. Gdy popatrzymy na historię rzymskokatolickiego papieństwa, nie mamy czasu na zagłębianie się we wszystkie szczegóły, ale uzyskało ono pełnię władzy w roku 538, kiedy cesarz Justynian ogłosił, że papież jest władcą wschodu i zachodu. I dokładnie 1260 lat później, w roku 1798 generał Berthier, dowódca wojsk Napoleona Bonaparte, wkroczył do Watykanu, wszedł do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie papież Pius VI odprawiał msze w rocznicę swojej koronacji i został usunięty z tronu. Zdjęto mu pierścienie z palców, odebrano mu jego pastorał, zdjęto mu z głowy jego tiarę i powiedziano mu: Twoja władza dobiegła końca. I został zabrany jako więzień i zmarł na wygnaniu we Francji. W tym momencie ustała władza papieństwa do kontrolowania państwa. I nieco później wrócimy do bardzo ciekawych szczegółów z tym związanych. Zatem okres czasu idealnie pasuje do papieństwa. Rządziło ono od roku 538 do 1798, dokładnie tak długo, jak sprecyzowało proroctwo. Podałem Wam tylko siedem cech, ale tak naprawdę mam ich piętnaście. Ponieważ jednak nie mamy czasu, nie będę mówił o pozostałych ośmiu, jakie mam. Musimy udać się teraz do proroctwa, które uzupełnia te proroctwo. Innymi słowy, to jest proroctwo, które jest równoległe do proroctwa z Daniela 7. Zanim jednak to zrobimy, przypomnijmy sobie, co studiowaliśmy. Jakie było pierwsze królestwo? Babilon, drugie królestwo to Medopersja, trzecie królestwo to Grecja, czwarte królestwo to Cesarstwo Rzymskie. Potem Cesarstwo Rzymskie dzieli się na dziesięć królestw. Dziesięć rogów wyrasta z głowy czwartej bestii, która reprezentuje Rzym. Potem macie mały róg, który wyrasta pomiędzy dziesięcioma, wyrywając przy tym trzy z nich, i rządzi przez 1260 lat, aż do roku 1798. Jak widzicie, możemy bardzo łatwo podążać za trajektorią historii. To jest zdyscyplinowane podejście do studiowania proroctw biblijnych. To jest systematyczne podejście, nie ma miejsca na zgadywanki. Bo możecie podążać za trajektorią tych potęg, wiecie dokładnie, jaki jest punkt początkowy, i widzicie wszystkie etapy, jakie następują potem, bez żadnej przerwy. Udajmy się do trzynastego rozdziału Księgi Apokalipsy i przeczytajmy wersety pierwszy i drugi. Apokalipsy 13, 1 i 2. Jan mówi tutaj: i stanąłem na piasku morza. I zobaczyłem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, a na jej rogach było dziesięć koron, a na jej głowach imię bluźnierstwa. Teraz zobaczycie powiązanie z Daniela 7. Jest napisane w wersecie drugim, a bestia, którą widziałem, podobna była do czego? Do pantery, a jej łapy jak u niedźwiedzia, a jej paszcza jak paszcza lwa, i dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę. Pytanie, czy to są te same cztery bestie, o których mowa w Daniela 7? Oczywiście, a czy zwróciliście uwagę na ciekawy szczegół? Podczas gdy w Daniela 7 bestie są w kolejności: lew, niedźwiedź, pantera, smok, to w Apokalipsy 13 są one przedstawione w odwrotnej kolejności. Smok, pantera, niedźwiedź i lew. Zapytam zatem, dlaczego w Daniela 7 najpierw jest lew, a potem niedźwiedź, pantera i smok? Podczas gdy w księdze Apokalipsy zaczyna się od smoka, a potem przechodzi do pantery, do niedźwiedzia i do lwa. Powód jest bardzo prosty, moi drodzy. Daniel żyje w okresie lwa i Daniel patrzy w przód. Podczas gdy Jan, apostoł, który napisał Apokalipsę, patrzy wstecz na królestwa, które już przeminęły. Lew, niedźwiedź i pantera przeminęły, a on żyje w okresie czego? On żyje w okresie smoka. Zatem Apokalipsy 13 wyraźnie łączy się z proroctwem z Daniela 7. Czy to jest jasne? Ale Apokalipsy 13 dodaje bardzo ciekawe szczegóły do tego proroctwa. Zwróćcie uwagę, że bestia wypada w tej samej kolejności co mały róg. Przypomnijmy sobie Daniela 7: mamy lwa, niedźwiedzia, panterę, smoka, dziesięć rogów i mały róg. W Apokalipsy 13 mamy lwa, niedźwiedzia, panterę, smoka, a jeżeli przeczytacie Apokalipsy 12, czyli poprzedni rozdział, to ten smok ma dziesięć rogów, a potem smok z dziesięcioma rogami daje swoją władzę bestii. Zatem, zarówno mały róg jak i bestia są ulokowane w tej samej sekwencji w proroctwie. Nadążacie za mną czy nie? Zatem, bestia jest tym samym, co mały róg w sekwencji. Powtórzę to raz jeszcze, bo jest to niezmiernie ważne. W Daniela 7 mamy: lwa, niedźwiedzia, panterę, smoka, dziesięć rogów i mały róg. W Apokalipsy 13 mamy lwa, niedźwiedzia, panterę, smoka, dziesięć rogów i bestie. A zatem Mały Róg i bestia reprezentują tę samą potęgę. Ale posłuchajcie teraz, nie tylko wiemy, że Mały Róg i bestia są tą samą potęgą z powodu sekwencji, ale wiemy to również dlatego, że bestia wykonuje te same czynności i rządzi przez taki sam okres czasu co Mały Róg. Zobaczymy to czytając Apokalipsy 13, 7. Teraz jest mowa o bestii. Zwróćcie uwagę na podobieństwa do małego rogu. Jest napisane: Pozwolono jej też, czyli bestii, walczyć ze świętymi. Czy to właśnie robił mały róg? Oczywiście, i zwyciężać ich. I dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem. A co z bluźnierstwami i okresem czasu małego rogu? Apokalipsy 13.5 jest tak powiedziane o bestii, i dano jej paszczę mówiącą wielkie rzeczy i co? I bluźnierstwa. Tak samo jak mały róg. Dano jej też moc, aby działała jak długo? Przez 42 miesiące. Powiecie, aha, 42 miesiące to co innego niż czas, czasy i połowa czasu. A właśnie, że nie. Co się stanie, jeśli pomnożymy 42 miesiące razy 30 dni w każdym miesiącu? Jaki będzie wynik? 1260. Jest on tu wyrażony inaczej, ale to ten sam okres czasu. Wiemy zatem, że bestia jest tym, co mały róg, ponieważ są w tym samym miejscu w sekwencji i ponieważ bestia wykonuje te same czynności w tym samym okresie czasu, co mały róg. Zwróćcie teraz uwagę, że Apokalipsy 13 dodaje bardzo ważny szczegół. Mianowicie po tym jak mały róg rządził przez 1260 lat, Biblia mówi nam, że otrzymał śmiertelną ranę. Apokalipsy 13:10. Jest tu mowa o bestii, która rządziła przez 1260 lat. Jest napisane: Jeśli ktoś do niewoli bierze, do niewoli pójdzie. Czy bestia to robiła? Czy brała lud Boży do niewoli? Oczywiście, a dalej jest napisane, jeśli ktoś zabija mieczem, innymi słowy, bestia, która zabijała mieczem, mieczem musi zostać zabity. Co zatem zadało śmiertelną ranę papiestwu, bestii? To był miecz. Zapytam was, czy śmiertelna rana została jej zadana, gdy okres jej rządów dobiegł końca? Musiało tak być. Bo gdyby stało się to później niż po 1260 latach, to rządziłaby dłużej niż 1260 lat. Gdyby stało się to przed upływem 1260 lat, to nie rządziłaby 1260 lat. Śmiertelna rana została zadana w roku 1798, kiedy 1260 lat dobiegły końca. A ta rana została zadana czym? Mieczem. Co to znaczy, że rana została zadana mieczem? Czy mamy tu do czynienia z symbolami? Tak, mamy do czynienia z symbolami. Miecz coś reprezentuje. To nie jest dosłowny miecz, on coś reprezentuje, coś symbolizuje. Zwróćcie uwagę, że Nowy Testament mówi o dwóch mieczach. Pierwszy miecz to jest ten miecz, który Bóg dał Kościołowi. Jest o tym w liście do Efezjan 6:17. Apostoł Paweł napisał: "Weźcie też przyłbice zbawienia i miecz ducha, którym jest słowo Boże." Czy zatem kościół ma swój miecz? Tak, co jest mieczem kościoła? Mieczem kościoła jest słowo Boże. A jak kościół używa tego miecza? Głosząc, zgadza się innymi słowy, gdy kaznodzieja powstaje i ogłasza słowo Boże, to jest to miecz, który przenika. Możecie o tym przeczytać w Hebrajczyków 4:12 i 13. Zatem Bóg dał kościołowi miecz i jest to jego słowo, aby je głosić. To nie jest miecz, którego papieństwo używało do zabijania i który zadał papiestwu śmiertelną ranę. Powiecie, dlaczego nie? Po prostu papieństwo nie używało Biblii do zabijania kogokolwiek. Zatem miecz, którego papieństwo używało do zabijania i który jemu zadał śmiertelną ranę, musi reprezentować coś innego niż miecz, który Bóg dał Kościołowi. Nadążacie za mną? Sprawdźmy, jak Biblia definiuje ten drugi miecz, który nie został dany Kościołowi, ale został dany państwu dla zachowania cywilnego porządku. List do Rzymian 13, 1-4. Tu apostoł Paweł zdefiniuje, czym jest miecz. Zaczynam czytać od wiersza pierwszego: Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim. Co to są władze zwierzchnie? Państwo, prawda? Władza cywilna. Bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, innymi słowy, jeśli przeciwstawiasz się władzy państwowej, władzy cywilnej, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem, widzicie, mowa jest o władzy cywilnej. Nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Innymi słowy, nie musisz się bać państwa, jeśli przestrzegasz prawa państwa. Zatem apostoł Paweł mówi: Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Innymi słowy, ci, którzy pełnią złe uczynki, powinni się martwić. A dalej jest napisane: Chcesz się nie bać władzy? Innymi słowy, chcesz żyć nie martwiąc się o władzę cywilną? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. A teraz słuchajcie uważnie wiersza czwartego. Jest ona bowiem, czyli władza, rządzący, polityczny przywódca, na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno, co nosi miecz, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Jeśli czytalibyście dalej trzynasty rozdział Rzymian, to zobaczycie, że wyraźnie jest tam powiedziane, co państwo może robić z mieczem. Faktycznie jest tam zacytowanych sześć ostatnich przykazań. Zapytam Was, czy państwo ma władzę, aby karać zabójcę? Tak. Czy ma władzę, aby również i wiem, że w tych czasach to niezbyt popularne bronić świętości małżeństwa? Czy to jest rola państwa? Z pewnością tak. Czy rolą państwa jest zabezpieczyć rodziców przed znęcającymi się dziećmi? Tak czci swego ojca i swoją matkę. Czy rolą cywilnego rządu jest chronić własność ludzi przed złodziejami? Tak. Czy rolą rządu jest ochrona reputacji ludzi, aby nie można było bezpodstawnie psuć czyjejś reputacji, zaskarżając ich przed sądem o kłamstwo lub oszczerstwo? Oczywiście. Zatem jeśli czytalibyście dalej 13 rozdział Rzymian To jest tam mowa o władzy cywilnej mającej władzę karać wykroczenia przeciwko cywilnym prawom Które chronią społeczeństwo Jesteście ze mną? Nie ma mowy o tym, aby rząd lub państwo mogły używać miecza do karania ludzi zakłanianie się bożkom Zachowywanie niewłaściwego dnia kultu albo branie imienia Bożego nadaremno Ludzie będą musieli odpowiedzieć za to przed Bogiem ale państwo nie może mieć nic wspólnego z religijnymi praktykami ludzi. Jego rolą jest jedynie zachowanie porządku cywilnego i używa miecza wtedy, gdy ludzie przekraczają prawa cywilne. Zapytam was, czy państwo może użyć miecza, wtrącając cię do więzienia? Z pewnością tak. Czy państwo może także skonfiskować twoje dobra, jeśli pozyskałeś je w nieuczciwy sposób? Wierz mi, że tak. Czy państwo może, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, skazać kogoś na śmierć? Oczywiście. A zatem użycie miecza przez państwo oznacza, że państwo używa kar przeciwko tym, którzy naruszają cywilne prawa kraju, a nie prawa religijne. Rozumiecie mnie? A zatem Kościół ma swój miecz, Słowo Boże, i ja go używam, gdy głoszę. Używam miecza w tej chwili, tak przy okazji. Zaś państwo ma swój miecz, co oznacza, że używa go do zachowania cywilnego porządku w społeczeństwie, ale nie ma żadnej władzy do mieszania się w sprawy religijne. Nadążacie za mną? I teraz, miecz, którego papiestwo używało do zabijania, to było co? To było państwo. Popatrzcie na historię. Papiestwo mówi: My nikogo nie zabiliśmy, to państwo. Tak, ale Kościół odwoływał się do władzy państwowej, aby zabijać tych, którzy nie zgadzali się z Kościołem. To było to samo co za dni Chrystusa. Za dni Chrystusa kościół żydowski chciał zabić Chrystusa, ale gdy poszli do Piłata, to powiedzieli: Potrzebujemy twojej pomocy, bo my nie możemy wykonywać wyroków śmierci, potrzebujemy pomocy władzy cywilnej, aby móc stracić tego człowieka. Jezus został stracony nie za naruszenie cywilnych praw Rzymu, został stracony, bo naruszył ich zdaniem religijne prawa Kościoła. Rozumiecie mnie? To jest bardzo ważne. Co stało się po tym, jak papieństwo otrzymało śmiertelną ranę? Przy okazji, to Francja odebrała papiestwu władzę cywilną podczas rewolucji francuskiej. I potem kolejne kraje Europy wycofały swoje wsparcie dla papieństwa i ustanowiły rządy, gdzie była wolność cywilna i religijna. Śmiertelna rana oznacza po prostu, że papieństwo nie może już dłużej wykorzystywać państwa do realizacji swoich celów. Ale coś się wydarzy, moi drodzy. Apokalipsy 13.3 mówi, że będzie czwarty etap tej czwartej bestii. Apokalipsy 13.3 mówi, że mały róg odzyska swoje panowanie po okresie braku aktywności. Posłuchajcie tego wersetu Apokalipsy 13.3. I zobaczyłem jedną z jej głów, czyli głów bestii. Jakby śmiertelnie zranioną. Co takiego śmiertelnie zraniło bestię? Miecz państwa. Innymi słowy, państwo obróciło się przeciwko papiestwu, i zamiast pozwolić dać się nadal papiestwu wykorzystywać, obróciło się przeciwko niemu. A teraz zobaczcie, co się stanie w wyniku tego, gdy rana zostanie uleczona. Lecz jej śmiertelna rana została uleczona, i cała ziemia zdziwiła się i poszła za bestią. Wow! Czy mały róg będzie miał kolejny etap panowania? Czy bestia znów będzie rządzić? I to nie tylko w Europie, ale będzie rządzić czym? Całym światem. Bo jest tu wyraźnie powiedziane, i cała Ziemia zdziwiła się i poszła za bestią. Jeśli bestia to system rzymsko katolicki, to w pewnym momencie cały świat pójdzie w podziwie za tym systemem. Powiecie, pastorze, nie mów mi takich rzeczy. To zbyt bolesne. Zdaję sobie sprawę, że to bolesne, ale musimy to wiedzieć. Bo to jest kwestia zbawienia. Biblia mówi, że jeśli pokłonisz się bestii i jej wizerunkowi i przyjmiesz z nami bestii, to będziesz zgubiony. Zatem jest to kwestia życia albo śmierci. Musimy zrozumieć i przyjąć to, o czym wam teraz mówię. Wielkim pytaniem jest, jak papiestwo odzyska swoją władzę? Posłuchajcie, jeśli śmiertelna rana oznacza, że został mu odebrany miecz, to czym będzie uleczenie śmiertelnej rany? Będzie to odzyskanie przez nie czego? Miecza. Odzyska ono możliwość użycia państwa do realizacji swoich celów. Jesteście ze mną, czy nie? To jest proste. Proroctwo jest proste. To nie jest skomplikowane. Zapytacie, ale jak ono odzyska miecz państwa? To, co teraz powiem, jest jedną z najsmutniejszych rzeczy, jaką muszę wam powiedzieć. W Apokalipsy 13:11 odkrywamy inną bestię, drugą bestię z 13 rozdziału Apokalipsy. Chcę przeczytać ten werset. Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi. Czy ta bestia powstaje w tym samym miejscu co poprzednie cztery? Nie. Skąd wyszły cztery pierwsze bestie? Z morza, a ta wychodzi skąd? Z ziemi. Zatem musi ona powstać w innym miejscu. Czytamy dalej, a miała dwa rogi podobne do czego? Do baranka. Ale to jest dziwna bestia. Nazywam ją nawet doktor Jekyll i pan Hyde w proroctwie, bo jest powiedziane, że ma dwa rogi podobne do baranka, ale na koniec mówi jak co? Jak smok. Pytanie brzmi: co reprezentuje ta bestia? Podam wam kilka cech. Nie mamy czasu na umówienie ich wszystkich. Powtarzam zatem, skontaktujcie się z Secrets Ancilled. Nasz adres podany jest na końcu tej prezentacji. Zdobądźcie te materiały, to bardzo, bardzo ważne. Jest tam o wiele więcej szczegółów, niż jestem w stanie teraz przekazać. Jest napisane, Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do baranka, ale mówiła jak smog. Co reprezentuje ta bestia? Bestia jest czym? To musi być naród, prawda? Czy zgadzacie się z tym, że to musi być naród? Że to musi być królestwo? Zdecydowanie. Bo poprzednie bestie były królestwami. Kiedy powstaje ta bestia? Powstaje do władzy, kiedy pierwsza bestia upada. Bo w Apokalipsy 13:10 jest powiedziane, jeśli ktoś zabija mieczem, mieczem musi zostać zabity. A następny werset mówi, potem. Kiedy więc pierwsza bestia otrzymuje śmiertelną ranę, to potem ta bestia powstaje z ziemi. Zatem około jakiej daty ta bestia powstanie? Około roku 1798, kiedy pierwsza bestia otrzymuje śmiertelną ranę, powstanie ona w innym miejscu niż w Europie. Nawiasem mówiąc, czy wiecie, że cztery bestie z Daniela 7, pierwsze dwie były potęgami azjatyckimi, Babilon i Medopersja były w Azji, następne dwie potęgi są europejskie Grecja i Rzym. A przy okazji, każde królestwo pojawia się na zachód od poprzedniego. Wskazywałoby to, że następne królestwo będzie dalej na zachód od Rzymu. Zapytam Was, co jest na zachód od Rzymu? Nie mówcie, że Ocean Atlantycki. To prawda, ale nie ma żadnego królestwa w Oceanie Atlantyckim. Tak naprawdę, gdy przekroczycie Ocean Atlantycki, to znajdziecie co? Stany Zjednoczone Ameryki. Czy Stany Zjednoczone Ameryki powstają gdzie indziej niż poprzednie królestwa? Wody reprezentują tłumy, narody, języki i ludy. Czy było mnóstwo tłumów, narodów, języków i ludów w Ameryce, kiedy przybyli tu osadnicy? Nie, to był bardzo słabo zamieszkany obszar. Nie było tu wód, innymi słowy. Przy okazji, ten naród musi być globalnym, politycznym supermocarstwem. Zapytacie, czemu musi być on politycznym supermocarstwem? Bo Biblia mówi nam, że doprowadzi ona cały świat do uczczenia pierwszej bestii, musi mieć globalną władzę polityczną, aby doprowadzić cały świat do uczczenia pierwszej bestii, musi być globalną potęgą ekonomiczną, bo proroctwo mówi nam, że zostanie zabronione kupowanie i sprzedawanie na globalną skalę dla tych, co nie pokłonią się wizerunkowi i nie przyjmą znamienia. Musi być także globalną potęgą militarną, bo czytamy, że ktokolwiek nie będzie się zgadzał z tą potęgą, to ta bestia ma władzę, aby ich zabić. Rozumiecie mnie? To bardzo interesujące cechy. Nawiasem mówiąc, kolejną cechą jest to, że ta bestia, która powstaje z ziemi, jest współczesna z pierwszą bestią, ale jest młodsza niż pierwsza bestia. Nadążacie za mną? Zwróćcie uwagę na coś bardzo ciekawego. Każda z poprzednich bestii niszczyła poprzednią bestię, aby dojść do władzy. Zgadzacie się z tym? Czy niedźwiedź wykończył lwa, aby dojść do władzy? Tak. Czy pantera wykończyła niedźwiedzia? Tak. Czy smok wykończył panterę? Tak. Ale ta bestia jest bardzo dziwna. Słuchajcie uważnie. Proroctwo mówi nam, że ta bestia nie będzie walczyć z poprzednią, ale pomoże poprzedniej odzyskać jej panowanie. Jest ona współczesna z pierwszą bestią. Powstaje na końcu okresu panowania pierwszej bestii i pomoże pierwszej bestii odzyskać panowanie, które utraciła. Podam Wam kilka szczegółów, aby to udowodnić. Apokalipsy 13, 12 mówi o tej bestii z ziemi. I całą władzę pierwszej bestii sprawuje na jej oczach. Czy ją zatem władzę sprawuje ta bestia? Pierwszej bestii. Jest napisane, i całą władzę pierwszej bestii sprawuje na jej oczach. Lubię, jak to oddaje przekład NIV, a mianowicie, że sprawuje całą władzę pierwszej bestii w jej imieniu. Na jej oczach oznacza w imieniu pierwszej bestii. Zwróćcie uwagę, dalej jest napisane: i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy co robią? Oddają pokłon pierwszej bestii, której śmiertelna rana została wyleczona. Czyją zatem władzę sprawuje ta bestia? Pierwszej bestii. Co nakazuje ona ludziom robić? Oddać pokłon komu? Pierwszej bestii. Nawiasem mówiąc, ta potęga czyni również wizerunek pierwszej bestii. Apokalipsy 13, 14, mowa jest o tej bestii i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła. Zatem ta potęga, słuchajcie uważnie, sprawuje władzę pierwszej bestii, nakazuje wszystkim czcić pierwszą bestię, tworzy wizerunek pierwszej bestii, a w wierszu szesnastym czytamy, że narzuca znamie pierwszej bestii. Jest napisane w Apokalipsy 13,16 i sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, przyjęli znamie na prawą rękę lub na czoło. Rozumiecie już? Czy ta druga bestia jest tak naprawdę wrogiem pierwszej bestii? Nie. To jest dziwna bestia, bo robi wszystko dla tej poprzedniej, bo te poprzednie bestie walczyły z potęgami, które były przed nimi, aby posiąść tron, ale tu czytamy, że mamy dwie współczesne sobie bestie, która jedna rządzi przez 1260 lat. A gdy 1260 lat dobiega końca, do władzy powstaje druga bestia i na koniec pomaga pierwszej bestii odzyskać jej władzę. Nie niszczy pierwszej bestii, ale pomaga pierwszej bestii odzyskać jej władzę. Czy dostrzegacie tu interesujący obraz? Musimy teraz pomówić o dwóch jej rogach. Biblia mówi, że ma ona dwa rogi podobne do rogów kogo? Do rogów baranka. Słowo baranek jest użyte 29 razy w Księdze Apokalipsy. Za każdym razem, gdy użyte jest słowo baranek, to odnosi się do Jezusa Chrystusa. Zatem w jakiś sposób te dwa rogi powiązane są z Jezusem Chrystusem. Musimy teraz zrozumieć, co reprezentują rogi, a potem sprawdzimy, jak są one powiązane z Jezusem Chrystusem. Aby zrozumieć, co reprezentują te dwa rogi, musimy udać się do bardzo bliskiego proroctwa ze Starego Testamentu. Proroctwa, które jest bardzo podobne do tego, Księga Daniela 8,3. Daniel mówi tu: I podniosłem swoje oczy i spojrzałem, a oto nad rzeką stał baran. Wiecie, co to jest baran? Baran to samiec owcy. Jest zatem napisane, że zobaczył barana, który miał ile rogów? Mający dwa rogi. Te dwa rogi były wysokie, lecz jeden był wyższy od drugiego. Czy pamiętacie niedźwiedzia, który był z jednej strony wyższy niż z drugiej? Zatem to są Medowie i Persowie. Jest napisane, jeden był wyższy od drugiego, ale ten wyższy wyrósł później. To doskonale pasuje do historii, bo Medowie powstali do władzy jako pierwsi, ale potem zniknęli, a Persowie stali się dominującą potęgą. Zupełnie tak, jak mówi proroctwo. Co takiego reprezentuje ten baran, który ma dwa rogi? Pamiętacie, że to jest tylko jedna bestia, prawda? Tylko jedna bestia baran. Ale baran ma dwa rogi. Pytanie zatem brzmi: Co reprezentują dwa rogi na głowie jednej bestii barana? Nie musimy zgadywać, bo Daniela 8:20 mówi nam, co ten baran reprezentuje. Daniel wyjaśnia rozdział 8, werset 20. Ten baran, którego widziałeś o dwóch rogach, to są królowie czego? Medów i Persów. Co zatem reprezentują dwa rogi? Reprezentują one dwa królestwa: Medów i co, i Persów. Innymi słowy, był to jeden naród, który był złożony z ilu królestw? Jeden naród, dwa królestwa. Zapytacie, jak to się ma do bestii, która wychodzi z ziemi w Apokalipsy 13? Czy to jest tylko jedna bestia w Apokalipsy 13? Tak, jedna bestia wychodzi z Ziemi. Czy ta bestia ma dwa rogi? Tak. Czy zatem te rogi muszą reprezentować dwa królestwa? Tak. Musi to oznaczać, że ten naród jest jednym narodem, ale ten jeden naród uznaje ile królestw? Dwa królestwa. I to są te same dwa królestwa, które uznawał Jezus, bo to są dwa rogi podobne do rogów kogo? Baranka. Musimy zatem zapytać, jakie dwa królestwa uznawał Jezus? Nie musimy zgadywać. Ewangelia Mateusza 22, 19-21. Mamy tu w konflikt wokół płacenia podatku. Czy należy płacić Cezarowi podatek, czy też nie? I przeczytam od wiersza 19. Jezus powiedział wszystkim tam obecnym, bo pytali, czy mamy płacić Cezarowi podatki, czy nie. Zatem Jezus powiedział, pokażcie mi monetę podatkową. I podali mu grosz, a on ich zapytał, Czyj to wizerunek i napis? Innymi słowy, czyja podobizna i czyje imię jest na tej monecie? Odpowiedzieli mu: Cesarza. Wtedy powiedział im: Oddajcie więc cesarzowi to, co należy do cesarza, a Bogu to, co należy do Boga. Ile królestw Jezus Baranek uznawał? Uznawał on dwa królestwa. Pierwszym byłoby królestwo cesarza, które my nazywamy jak? Władzą cywilną albo państwem. A drugim królestwem jest Królestwo Jezusa, którym jest Jego, co? Jego kościół. Innymi słowy, Jezus uznawał dwa królestwa. Przy okazji Jezus wyraźnie nauczał, że te dwa królestwa muszą pozostać rozdzielone. Czy pamiętacie, jak na górze pokusy diabeł oferował Jezusowi wszystkie królestwa świata? Przeczytajmy o tym Ewangelia Mateusza 4,8 10. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata. Zatem diabeł pokazuje Jezusowi wszystkie królestwa tego świata to są polityczne królestwa, prawda? Cywilne potęgi świata oraz ich wspaniałość. I powiedział do niego: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Możesz mieć wszystkie królestwa świata, jeśli mi się pokłonisz. A Jezus na to, o tak, daj mi to. Nie, Jezus tak nie powiedział. Wtedy Jezus powiedział mu, idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane, Panu swemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył. Czy Jezus przyjął władanie nad królestwami tego świata? Nie. Ewangelia Jana 18,36. Jezus jest tu przesłuchiwany na osobności przez Poncjusza Piłata. I Piłat pyta Jezusa, czy jest on królem. Zwróćcie uwagę, jaką odpowiedź Jezus dał Piłatowi. Moje królestwo nie jest z tego świata. Ile królestw uznawał Jezus? Dwa. Jego królestwo i królestwa czego? I królestwa świata. Właśnie to widzieliśmy. Zatem mówi on: Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, to by co się stało? To moi słudzy walczyliby, aby mnie został wydany Żydom. Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd. Rozumiecie to? Słuchajcie uważnie. Czy Jezus uznał, że Bóg ustanowił Poncjusza Piłata jako rządzącego, jako cywilnego władcę? Tak. Pamiętacie, że Piłat powiedział Nie wiesz, że mam władzę, aby cię uwolnić? Co odpowiedział Jezus? Nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby ci to nie było dane z góry. Innymi słowy, czy Piłat był cywilnym władcą z woli Bożej? Tak. Czy Jezus przyjął to królestwo, nad którym rządził Piłat? Nie, bo Jezus powiedział, moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, to moi słudzy walczyliby, aby mnie został wydany Żydom. Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd. Jezus zawsze mówił o swoim królestwie jako o królestwie niebieskim albo królestwie Bożym. Nigdy nie apelował do rzymskiej władzy państwowej o wsparcie Go w jego misji. Zganił Jana i Jakuba, bo chcieli unicestwić mieszkańców samarytańskiej wioski. Gdy nakarmił pięć tysięcy tłumy chciały obwołać Go Królem, a on odszedł. A gdy Piotr użył swego miecza, aby bronić Jezusa w ogrodzie, Jezus powiedział odłóż ten miecz, bo ten, kto zabija mieczem, zostanie zabity mieczem. Podobne słowa, co w Apokalipsy 13,10. Jezus nie przyszedł, aby przejmować cywilne władze świata. Ale wiecie, papieństwo w III i IV wieku, i mówię to z pełnym szacunkiem, diabeł zaoferował królestwa świata papiestwu, a papiestwo przyjęło władzę nad tymi królestwami. Co zatem Jezus przyszedł ustanowić? Ewangelia Łukasza 17, 20 i 21 mówi nam, jakie królestwo Jezus przyszedł ustanowić. Zapytam Was, czy prawa państwowe naprawdę zmieniają ludzi? Nie. Popatrzcie tylko na bałagan, jaki jest w naszym kraju. Możecie uchwalić miliardy praw, a ludzie nie będą ich przestrzegać, bo ich serca są złe bardziej niż wszystko inne. Gdzie zatem musi zajść zmiana? Zmiana musi zajść w sercu. Jezus to wiedział i dlatego powiedział: Nic mi nie da przejęcie politycznych królestw świata, i nadanie praw przeciwko zmianom klimatu, i nadanie praw dla ochrony rodziny, i nadanie praw na to i na tamto, bo ludzie mający grzeszne serca i tak nie będą tego przestrzegać. Przyszedłem, aby zaszczepić zasady mojego królestwa do serc, aby w ten sposób społeczeństwo się zmieniało. Nie przejmując systemy polityczne, ale zmieniając ludzkie serca. Łukasza 17, 20 i 21. Zapytany zaś przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, bo oni oczywiście wierzyli, że to będzie cywilne królestwo, odpowiedział im, Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie. Do Innymi słowy, Królestwo Boże nie przyjdzie z zewnętrznym przejawem władzy i nie powiedzą o to tu albo o to tam jest. Królestwo Boże bowiem jest wewnątrz Was. Zapytam was, czy byłoby właściwym, gdyby Kościół przyjmował od państwa pieniądze, aby Kościół mógł funkcjonować? Nie. Czy byłoby to właściwe, gdyby władza państwowa mówiła Kościołowi: dajcie nam część z waszych dziesięcin? Nie, ponieważ mamy finansowe obowiązki wobec cesarza i mamy finansowe obowiązki wobec Boga. Ale są one osobno, nie razem. Są dwa rogi, dwa królestwa, które uznawał Jezus, jedna odpowiedzialność dla władzy cywilnej i druga odpowiedzialność dla władzy religijnej, Kościoła. Zatem ten naród, który tak przy okazji reprezentuje Stany Zjednoczone, jest tylko jeden naród na świecie, który pasuje do wszystkich tych cech. Powstał w innym miejscu, jest to supermocarstwo ekonomiczne, polityczne i militarne. Powstał, gdy poprzednia potęga upadła i został zbudowany na koncepcji, że w tym jednym narodzie są dwa królestwa, oddzielone jedno od drugiego. Zapytacie naprawdę? Oczywiście. Pomówmy o ojcach założycielach Stanów Zjednoczonych. Chociaż ojcowie założyciele nie chodzili do Kościoła, to byli dobrze zaznajomieni z Biblią. Podziwiali Chrystusa i wiedzieli, co się stało z Jezusem, gdy Kościół za jego czasów odwołał się do państwa rzymskiego, aby ukrzyżowano Chrystusa. Dobrze znali historię Kościoła w średniowieczu. Faktycznie, nasi ojcowie założyciele, jak Jefferson, Madison, Franklin i inni, często wspominali o inkwizycji. Wiedzieli o okresie kolonialnym w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych, gdzie tylko ci, którzy należeli do ustanowionego kościoła, mogli zajmować polityczne urzędy. Wymagane było chodzenie do kościoła w niedzielę, bo w przeciwnym razie karano grzywną, więzieniem, a przynajmniej w trzech stanach była kara śmierci dla tych, którzy nie chodzili do kościoła w niedzielę. A dziesięciny były płacone do państwa, a państwo opłacało kaznodziejów innymi słowy była mieszanina kościoła i państwa i były prześladowania. Przestudiujcie chociażby historię Rogera William'a. Prześladowano go za jego poglądy odnośnie rozdziału kościoła i państwa i musiał uciekać podczas zimy. To fascynująca historia. Słuchajcie uważnie. Założycielskimi dokumentami Stanów Zjednoczonych były Deklaracja Niepodległości z roku 1776, która stwierdziła, że wszyscy ludzie stworzeni są jako równi i mają pewne niezbywalne prawa, do których należą prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia. W roku 1787 ratyfikowana została Konstytucja Stanów Zjednoczonych. I wreszcie w roku 1791 zatwierdzono Kartę Praw, czyli 10 pierwszych poprawek do Konstytucji. To interesujące, że wszystkie te trzy dokumenty zostały zatwierdzone tuż przed tym, jak poprzednia bestia otrzymała śmiertelną ranę w roku 1798. Jedna potęga miała niebawem upaść, a druga potęga wzrastała w tym czasie. Jeśli zbadamy pisma ojców Konstytucji Stanów Zjednoczonych, to wyraźnie zobaczymy, że wierzyli oni w istnienie dwóch królestw w Stanach Zjednoczonych Ameryki i że oba te królestwa mają na zawsze pozostać rozdzielone. Według ich poglądu Kościół ma duchowy miecz, którym jest Słowo Boże, a państwo ma materialny miecz do karania wykroczeń przeciwko prawu cywilnemu. Jednak wyraźnie mówią, że państwo nie może narzucać praktyk religijnych. Faktycznie ten naród został założony na dwóch wielkich zasadach. Jedna z nich to republikanizm. To nie ma nic wspólnego z partią republikańską. Chodzi o system rządów, który jest republiką, czyli cywilny rząd reprezentantów, który ma cywilny miecz. Zaś druga zasada to protestantyzm, który reprezentuje rząd religijny z religijnym mieczem, czyli Biblią. Ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych ustanowili rewolucyjny system rządów. Wiecie, w Europie król był władcą absolutnym. Co król powiedział, to było prawem. W kwestiach religijnych zaś, co papież powiedział, to było prawem. Gdy papież powiedział skacz, to nie mogłeś powiedzieć nie chcę, ale mogłeś zapytać, jak wysoko mam skakać, bo cała władza religijna szła z góry na dół, a także cała władza cywilna szła od króla z góry na dół. Ale ojcowie założyciele ustanowili rewolucyjny system rządów, gdzie ludzie zarządzali sobą. Innymi słowy, to szło od dołu do góry. Rząd ludu, przez lud i dla ludu. Ojcowie założyciele uznawali, że są dwa królestwa, które istnieją w tym narodzie, które są rozdzielone jedno od drugiego. Że państwo nie powinno naruszać praw kościoła, a kościół nie powinien naruszać praw państwa. To jest totalnie i radykalnie odmienne od tego, co praktykowało papiestwo podczas 1260 lat. Papiestwo wiązało się sojuszami z europejskimi mocarstwami i prześladowano wszystkich, którzy nie zgadzali się z Kościołem. Usiłowano wymazać heretyków z powierzchni Ziemi, aby zachować Kościół w czystości. Przeczytam wam niektóre wypowiedzi ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Na początek Jerzy Waszyngton, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, miał on do powiedzenia to. Wiecie, on przewodniczył konwencji konstytucyjnej, na której konstytucja została ratyfikowana. Mówi, gdybym mógł choć odrobinę się obawiać, że konstytucja sformułowana przez konwencję, w której mam zaszczyt przewodniczyć, może w jakikolwiek sposób zagrozić prawom religijnym jakiegokolwiek społeczeństwa kościelnego, na pewno nigdy nie złożyłbym na nim mojego podpisu. I gdybym teraz mógł sobie wyobrazić, że rząd generalny, czyli rząd federalny, może kiedykolwiek być tak zarządzany, aby uczynić wolność sumienia niepewnym, błagam was, byście byli przekonani, że nikt nie byłby gorliwszy niż ja sam, aby ustanowić skuteczne bariery przeciwko okropnościom duchowej tyranii i każdemu rodzajowi prześladowań religijnych. Jak niewątpliwie pamiętacie, często wyrażałem swoje odczucie, że każdy człowiek prowadząc się jako dobry obywatel i odpowiadając wyłącznie przed Bogiem za swoje przekonania religijne, powinien być chroniony, aby móc czcić Bóstwo zgodnie z nakazami własnego sumienia. Jasno i wyraźnie to był Jerzy Washington. Benjamin Franklin miał poczucie humoru. Posłuchajcie, co on powiedział. Kiedy religia jest dobra, to zakładam, że ona sama się utrzyma. A kiedy się nie utrzymuje, a Bóg nie dba o to, aby ją utrzymać, także jej wyznawcy są zobligowani do wezwania pomocy ze strony władz cywilnych, to jest to znak, jak zakładam, że jest to zła religia. Interesujące. Tomasz Jefferson, jeden z architektów Konstytucji. I te słowa, które teraz przeczytam, zostały wyryte na pomniku Jeffersona w Waszyngtonie. Lubię tam chodzić do pomnika Jeffersona i patrzeć na wszystkie te napisy na pomniku. To jest spektakularne. Te zasady, na których ten naród został ustanowiony. Całkowity rozdział kościoła od państwa. Totalnie i radykalnie odmienne niż w rzymskokatolickim papiestwie. Oto, co miał do powiedzenia Thomas Jefferson, i to jest wyryte na ścianie Jefferson Memorial. Wszechmogący Bóg stworzył umysł, jako wolny. Wszelkie próby wpłynięcia na niego poprzez doczesną karę lub obciążenia są odejściem od planu świętego autora naszej religii. Żaden człowiek nie będzie zmuszany do uczestnictwa w religijnym kulcie lub służbie, bądź do wspierania go, ani też nie będzie cierpieć z powodu swoich przekonań religijnych lub wierzeń, ale wszyscy ludzie będą mieli swobodę wyznawania, a tym samym do zachowania swoich opinii w sprawach religii. Znam tylko jeden kodeks moralny dla ludzi, czy to dla działających pojedynczo, czy też zbiorowo. Przeczytam także inne wypowiedzi Jeffersona. Powiedział prawowita władza rządu podejmuje takie kroki tylko wobec działań szkodliwych dla innych. To są przykazania z drugiej tablicy prawa Bożego. A dalej mówi tak. Nie wyrządza mi żadnej szkody to, jeśli mój sąsiad powie, że jest dwudziestu bogów lub że nie ma żadnych bogów. Ani mi to nie sięga do kieszeni, ani nie łamie mi nogi. Bardzo ciekawie to wyraził. Oto kolejny cytat. W roku 1782 powiedział tylko błąd potrzebuje wsparcia rządu. Prawda ostoi się sama. Jefferson rozumiał zagrożenie, gdy duchowieństwo przejmuje system polityczny. Oto co powiedział w roku 1800. Przy okazji możecie zdobyć te wypowiedzi i wiele więcej, gdy skontaktujecie się z Secrets Unsealed. Duchowieństwo ustanowione przez prawo i wcielone do machiny rządowej było bardzo potężnym motorem przeciwko cywilnym i religijnym prawom człowieka. Oto kolejny cytat z roku 1813. Historia, jak sądzę, nie dostarcza żadnego przykładu na zdominowany przez księży lud, który by utrzymywał wolny rząd cywilny. I wreszcie cytat z roku 1814. W każdym kraju i w każdym wieku ksiądz był wrogiem wolności. Zawsze pozostawał w sojuszu z despotą, podżegając go do nadużyć w zamian za ochronę swoich własnych. Czy można wyrazić się jeszcze jaśniej? Dwa królestwa w jednym narodzie. Rozdział Kościoła od państwa. Gdy utrzymujecie rozdział Kościoła od państwa, moi drodzy, to obydwie instytucje funkcjonują dobrze. Gdy połączycie Kościół z państwem, to nieuchronnym skutkiem jest prześladowanie. Skrajnym tego przypadkiem są na przykład muzułmanie, ISIS. Państwo, moc polityczna i zasady religijne są połączone i obecną głowę każdemu, kto nie zgadza się z ich religią. To samo miało miejsce w średniowieczu, niestety. Powiem wam coś na temat Stowarzyszenia Baptystów w Dunbury w roku 1802. Martwili się oni, że mogą utracić swoją wolność religijną, więc napisali list do Tomasza Jeffersona, zapytując, jaką mamy gwarancję, że nasze religijne zasady i sumienie zostaną poszanowane. Oto odpowiedź, jakiej udzielił im Tomasz Jefferson. Wierząc wraz z Wami, czyli z Baptystami z Danbury, że religia jest sprawą, która leży wyłącznie między człowiekiem a jego Bogiem, że nie odpowiada on nikomu innemu za swoją wiarę lub swój kult, że prawowite uprawnienia rządu dotyczą jedynie czynów, a nie opinii, rozważam z najwyższym szacunkiem ów akt całego amerykańskiego narodu, który ogłosił, że ich organ legislacyjny nie uchwali żadnego prawa ustanawiającego religię lub zabraniającego swobodnego praktykowania takowej i dalej mówi, w ten sposób budując mur rozdziału Kościoła od państwa.

Jefferson bez wątpienia wierzył w mur rozdziału Kościoła od państwa, co jest zupełnie odmienne od tego, w co wierzy rzymskokatolickie papiestwo. Zatem rzymskokatolickie papiestwo wierzy, że państwo powinno wspierać Kościół, doktryny i praktyki Kościoła. A jeśli Stany Zjednoczone kiedykolwiek pozwolą dać się wykorzystywać papiestwu, to skutkiem tego będzie prześladowanie to będzie wyleczenie śmiertelnej rany. Przeczytam wam kilka wypowiedzi Jamesa Madisona, który również należał do ojców założycieli. Nawiasem mówiąc, nazywa się go ojcem konstytucji. Oto kilka wypowiedzi. Mówi on: W rządzie generalnym nie ma cienia prawa do interweniowania w religię. Jego najmniejsza ingerencja w te kwestie, czyli w religię, byłaby najbardziej rażącą uzurpacją. Mogę uciec się do mojego jednolitego postępowania w tej sprawie, że gorąco popierałem wolność religijną. Kolejny cytat. Uczymy świat wielkiej prawdy, że rządy radzą sobie lepiej bez królów i szlachty niż z nimi. To się nazywa republikanizm tak przy okazji, kiedy ludzie rządzą sobą sami. Kontynuuje: Zasługa zostanie podwojona w drugiej lekcji, że religia rozwija się w większej czystości bez pomocy rządu, a nie z nią. To jest protestantyzm. Czasami, gdy prowadzę wykład, zadaję słuchaczom pytanie: Do ilu królestw należycie? Przypuśćmy zatem, że jesteście obywatelami Stanów Zjednoczonych. Jesteście w jednym narodzie, prawda? Do ilu królestw należycie? Do dwóch. Czy jesteście członkami Kościoła? Tak, zatem należycie do Królestwa Religijnego, prawda? Czy macie paszport? Paszportem jest krew baranka, prawda? Zapytam Was, jeśli jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych, to czy jesteś członkiem tego królestwa? Tak. A czy masz paszport? Oczywiście, że tak. Jesteś zatem w jednym narodzie, ale należysz w tym jednym narodzie do dwóch czego? Do dwóch królestw. Obywatelem pierwszego królestwa stajesz się przez narodzenie się, zaś obywatelem drugiego królestwa stajesz się przez nowo narodzenie się. Posłuchajcie, co miał do powiedzenia John Adams. On też był jednym z ojców założycieli, słyszeliście kiedyś o traktacie z Trypolisu? Niektórzy współcześni chrześcijanie mówią: To jest chrześcijański naród. Powiem wam coś. To nie jest chrześcijański naród, to miał być naród chrześcijan, bo chrześcijański naród byłby naruszeniem rozdziału kościoła i państwa, to byłoby ustanowienie religii. A zatem w traktacie z Trypolisu, podpisanym 10 czerwca 1797 roku i przedłożonym w Kongresie, mówi on co następuje. Rząd Stanów Zjednoczonych nie jest w żadnym sensie zbudowany w oparciu o religię chrześcijańską. Przy okazji, czy wiecie co jest interesujące? Ten traktat został wysłany do Senatu Stanów Zjednoczonych w maju 1797 roku i został odczytany na głos wszystkim obecnym senatorom i każdy z nich otrzymał wydrukowaną jego kopię i został przegłosowany jednogłośnie przez wszystkich senatorów. Jego treść została opublikowana w kilku gazetach w Filadelfii i nie było żadnego głosu protestu. Nikt nie powiedział, jak to ten naród nie został zbudowany, że to nie jest chrześcijański naród? Nikt nie narzekał, bo wszyscy rozumieli, że powiedzieć to jest chrześcijański naród byłoby naruszeniem rozdziału Kościoła od państwa. Bo wówczas ustanowilibyście co? Religię. Pozwólcie, że powiem wam coś o pierwszej poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Pierwsza poprawka do Konstytucji zawiera dwa rogi, podobne do baranka wolność cywilna i wolność religijna uznanie, że jest państwo i że jest Kościół w jednym narodzie. Niektórzy mówią, nigdzie w Konstytucji nie jest napisane rozdział Kościoła i państwa. Nie wprost i w tych właśnie słowach, ale gdy czyta się pierwszą poprawkę, to staje się to jasne jak słońce, że chroni ona wolność cywilną i religijną oraz że religia i władza cywilna mają pozostać rozdzielone. Przeczytam wam treść pierwszej poprawki. Przy okazji, to jest część Konstytucji. Zdajecie sobie sprawę, że poprawki są częścią Konstytucji, prawda? Oto pierwsza poprawka. Kongres nie uchwali żadnego prawa i czego z żadnego prawa nie rozumiecie? Kongres nie uchwali żadnego prawa ustanawiającego religię. To jest tak zwana pierwsza klauzula pierwszej poprawki. Kongres nie może ustanowić jakichkolwiek praktyk religijnych. Zatem, jeżeli na przykład Kongres oznajmi, że wszyscy muszą święcić niedzielę, to czy będzie to prawem konstytucyjnym? To będzie niekonstytucyjne, bo to będzie ustanowienie czego? Dnia kultu. To byłoby ustanowienie religii. Jest zatem napisane, że państwo, że kongres, który wydaje prawa, nie może ustanowić religii, żadnych praktyk religijnych. Jest powiedziane, kongres nie uchwali żadnego prawa ustanawiającego religię, zauważcie, że nie jest napisane jakąś religię albo jakiś kościół. Jest napisane po prostu religię, a druga klauzula mówi, lub zabraniającego swobodnego praktykowania takowej. Innymi słowy, masz prawo praktykowania swojej religii, bez wtrącania się w to państwa, a państwo nie może ustanawiać praktyk religijnych. Są to tak zwane klauzula ustanowienia i klauzula swobodnego praktykowania. Zapytam was, czy to rozdziela Kościół od państwa? Oczywiście, że to rozdziela Kościół od państwa. Nawiasem mówiąc, czy wiecie, co mówi trzecia klauzula? Gwarantuje ona wolność cywilną. Zatem pierwsza poprawka gwarantuje wolność religijną, zabraniając kongresowi uchwalania prawa, które ustanawiałoby religię lub zabraniałoby swobodnego praktykowania religii. To jest ochrona spraw religijnych. A co do spraw cywilnych, to pierwsza poprawka mówi dalej, ani praw ograniczających wolność słowa lub prasy, lub prawo ludu do pokojowych zgromadzeń i wnoszenia do rządu petycji o naprawę krzywd. Drodzy, Biblia mówi nam, że w czasie końca wielki bój będzie dotyczył tego, komu oddajemy cześć. Bóg jest stwórcą i Bóg ma znak tego, że jest stwórcą. Przeczytajmy z księgi Apokalipsy 14, 6 i 7. I widziałem innego anioła, to jest ostatnie Boże Poselstwo do świata. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom ogólnoświatowe poselstwo, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I teraz słuchajcie uważnie, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Czy wiecie, skąd pochodzi ten język? Z czwartego przykazania Bożego prawa. Jak brzmi czwarte przykazanie? Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go święcić, bo w sześciu dniach Bóg stworzył świat i wszystko, co na nim jest, i odpoczął w dniu siódmym. Dlatego wy też będziecie pracować sześć dni i odpoczniecie w siódmym. Zatem ten pierwszy anioł nawołuje do oddania czci Bogu i używa do tego języka z czwartego przykazania, co zidentyfikowaliśmy już podczas naszej pierwszej prezentacji, że Szabat jest znakiem albo pieczęcią pomiędzy Bogiem a Jego ludem. Ale zapytam Was, jeśli Szabat jest znakiem, w którym uznajemy Boga jako Stwórcę, to czy Bestia również ma znak? Tak. Czy ludzie będą czcić Bestię? Owszem, będą czcić Bestię, którą już zidentyfikowaliśmy jako papiestwo. Zatem zapytam Was, czy Bestia również ma znak? Tak, jest to inny dzień. Jest to konkurencyjny dzień. I wiecie, papież mówi, że niedziela musi być dniem dla rodziny, musi być dniem, w którym środowisko odpocznie, musi być dniem, w którym ludzie będą uwolnieni od pracy, aby nie stali się pracoholikami w tym kapitalistycznym systemie. A ja na to wspaniale, wspaniale. Pracujący ciężko ludzie muszą odpocząć, rodziny muszą spędzać czas razem. Na pewno musimy rozwiązać problem zmiany klimatu, ale to jest niewłaściwy dzień. Bo Biblia mówi nam, że te rzeczy powinny mieć miejsce w szabat i ma to być cały szabat, a nie tylko część szabatu. Zatem przypomnijmy sobie, co przestudiowaliśmy. Babilon, Medopersja, Grecja. Rzym, podział Rzymu na 10 królestw, potem macie mały róg, 1260 lat. Otrzymuje śmiertelną ranę, następuje okres, gdy prześladowania ustają, a potem śmiertelna rana bestii zostaje co? Zostaje wyleczona. I prześladowanie nastaje na nowo. Cały świat idzie w podziwie za bestią. Zapytam was, czy możemy dokładnie wiedzieć, gdzie jesteśmy w historycznej sekwencji? Jesteśmy teraz dokładnie tuż przed wyleczeniem śmiertelnej rany, ostatecznym wyleczeniem śmiertelnej rany. Zapytacie, jak to? Na zakończenie chcę powiedzieć, że to będzie niepokojący scenariusz. Zapytacie, jaki niepokojący scenariusz? Jak wiecie, papież przyjedzie wkrótce do Filadelfii. Miliony ludzi z różnych religijnych przekonań na tej planecie i z każdego kraju globu będzie obecnych tam w Filadelfii. Szacuje się, że może być nawet dwa miliony ludzi z całego świata, pragnących zobaczyć papieża. 20 mil w śródmieściu będzie zamknięte, aby ludzie nie mogli się tam dostać w piątek 25 września, ani w sobotę 26 września, ani nawet w niedzielę. To jest przerażające, że relacje pomiędzy papiestwem a Stanami Zjednoczonymi stają się coraz bardziej zażyłe. Począwszy od świętego przymierza pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Watykanem. Za prezydentury Ronalda Reagana, kiedy papieństwo sprzymierzyło się ze Stanami Zjednoczonymi, co doprowadziło do upadku Związku Radzieckiego. Prezydent Obama poprosił papieża o pomoc w przywróceniu stosunków dyplomatycznych z Kubą. Papież przyjeżdża, aby przemawiać na wspólnym posiedzeniu kongresu. Radykalnie odmienna filozofia, totalnie odmienna filozofia od tej, na której zbudowane zostały Stany Zjednoczone. Papież ma udać się do Białego Domu, by rozmawiać z prezydentem o polityce. Czy to powinno nas martwić w świetle tego, co studiowaliśmy z biblijnych proroctw? Wiecie, co jest smutne? To, że współcześni chrześcijanie wyczekują na wypełnienie proroctw na Bliskim Wschodzie. Patrzą tam i mówią, ISIS. To jest wróg. Iran to jest wróg. A Rosja zaatakuje Izrael, a także Chiny. I wszyscy patrzą na wschód. A tymczasem, według sekwencji potęg, jaką studiowaliśmy, papiestwo wzrasta w siłę. Stany Zjednoczone pomagają papiestwu i wiążą się z papiestwem. A nikt nie widzi, że jest to wypełnienie proroctwa, bo wszyscy patrzą w niewłaściwą stronę. Czy tak działa diabeł? Czy ukrywa on te sprawy, aby ludzie ich nie rozumieli i nie widzieli wyraźnie wypełniania się biblijnego proroctwa? Oczywiście. Przeczytam wam na zakończenie tekst, który znajdujemy w Piśmie Świętym. Ewangelia Jana 17,14. Jezus mówi tutaj o swoich uczniach. Tak naprawdę modli się do swojego ojca o swoich uczniów. Mówi tak: Ja dałem im słowo twoje, a świat ich znienawidził. Czy apostołowie byli kochani? Czy wiecie, że każdy jeden z nich został zabity oprócz Jana, który został zesłany na wyspę Patmos? Każdy z nich poniósł okrutną, męczeńską śmierć. A zatem jest tu napisane Jezus mówi ja dałem im, czyli uczniom, Twoje słowo, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Czy powinniśmy obawiać się systemu, który zamiast być znienawidzony przez świat jest raczej kochany przez świat? Przeczytam Wam wypowiedź, która została wygłoszona przez radio w roku 1955 przez biskupa Fultona Shina. Był on pionierem we wprowadzaniu Kościoła Rzymskokatolickiego do telewizji i do radia. Prawdziwy pionier. W roku 1955 Stany Zjednoczone nie chciały mieć nic wspólnego z papiestwem. Jak pamiętacie, John Kennedy musiał przemawiać do grupy kaznodziejów, aby im zagwarantować, że nie będzie przyjmował rozkazów od papieża. Zatem zwróćcie uwagę, co powiedział Shin w roku 1955. Zastanawiam się, co by powiedział dzisiaj. A oto co powiedział. Gdybym nie był katolikiem i szukałbym prawdziwego kościoła w dzisiejszym świecie, szukałbym jedynego kościoła, który nie dogadywałby się dobrze ze światem. Innymi słowy, szukałbym kościoła, którego świat by nienawidził. Interesujące. Moim powodem, by to czynić, jest to, że jeśli Chrystus jest w którymkolwiek z dzisiejszych kościołów świata, to nadal musi być znienawidzony tak, jak wtedy, kiedy był na Ziemi w ciele. Słuchajcie teraz uważnie. Gdybyście dzisiaj szukali Chrystusa, to znajdźcie Kościół, który nie dogaduje się ze światem. Szukajcie Kościoła, który jest znienawidzony przez świat, tak jak Chrystus był znienawidzony przez świat. Skonfrontujcie to teraz z Apokalipsy 13:3. Gdy papież przyjedzie do Filadelfii, cały świat przyklei się do telewizorów. Cały świat przybędzie tam, gdzie on jest. Czy proroctwo biblijne mówi nam o tym? Z całą pewnością tak. Apokalipsy 13.3 mówi: I zobaczyłem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, to jest rok 1798, lecz jej śmiertelna rana została uleczona. A kto uleczy tę te według tego, co studiowaliśmy? Stany Zjednoczone Ameryki. Pomagająca potęga, który stworzy wizerunek, narzuca znamie, nakazuje wszystkim oddać pokłon, wykonuje władzę pierwszej bestii, robi wszystko w jej imieniu. I widzimy, jak to się wypełnia teraz, kiedy o tym mówię. Ostatnia część wersetu trzeciego mówi I cała ziemia zdziwiła się i poszła za bestią. Czy nauczyliście się czegoś z tego, co studiowaliśmy? Sekwencja jest klarowna. Nie obrażajcie się, nie wściekajcie się na mnie. Wściekajcie się na Pismo Święte, jeśli musicie się wściekać na kogokolwiek. Powinniście być wściekli na Jezusa i Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych, ponieważ zarówno Biblia, jak i historia wyraźnie pokazują, że to, co studiowaliśmy, wypełniło się co do Joty. Najważniejsze pytanie brzmi, czy posłuchamy? Czy odłożymy na bok nasze uprzedzenia? A może spowoduje to tyle bólu, że odsuniemy to na bok i powiemy, tak, to brzmi sensownie, to być może prawda, ale ja się urodziłem w tym kościele i chcę w nim pozostać do końca życia. A może posłuchamy tego, co mówi Bóg w biblijnym proroctwie i podejmiemy ten krok, by zachowywać święte Boże prawo, zachowując znak, że On jest Stwórcą. A tym znakiem oczywiście nie jest niedziela, pierwszy dzień tygodnia, ale tym znakiem jest święty Boży Szabat, siódmy dzień tygodnia. Pytanie zostało zadane. Odpowiedź spoczywa w Twoich rękach.